Otwieramy archiwum Kryminatorium. Za chwilę posłuchasz kompilacji odcinków opublikowanych na kanale w ostatnich latach. Wybrałem materiały dotyczące tajemniczych zdarzeń mających miejsce w hotelach. Nowe odcinki podcastu w każdy poniedziałek, z samego rana premiera na Spotify, a o 17 na YouTube. Sprawa Sydney Fox. Rosalind Fox, czyli bohaterka naszego dzisiejszego odcinka, była żoną kolejarza. Para mieszkała w Norfolk. Pewnego dnia nieszczęśliwa kobieta poznała innego mężczyznę, który również pracował na kolei. Był tam portierem. Wdała się z nim w romans. Urodziła czworo dzieci, ale ojcem najmłodszego z nich nie był jej mąż. Sydney Harry przyszedł na świat w roku 1899. Kiedy chłopiec miał 6 lat, mężczyzna odszedł od rodziny. Dla dziecka był to trudny moment, chociaż od zawsze czuł, że nie był jego synem. Przez całe swoje życie próbował ustalić, kto jest jego prawdziwym ojcem, ale matka milczała na ten temat. Postanowiła, że zabierze tę tajemnicę do grobu. To sprawiło, że chłopiec dorastał w poczuciu braku tożsamości. Spośród 4 synów Sydney był jej ulubieńcem. Już od najmłodszych lat uchodził za czarusia. Dzięki swojemu urokowi potrafił zaskarbić sobie sympatię innych, mimo że ciągle sprawiał kłopoty swoim zachowaniem. Od najmłodszych lat miał skłonność do kradzieży, oszustw i kłamstw. To mogło zwiastować kłopoty w jego późniejszym, dorosłym już życiu. Jednak wtedy nikt o tym nie myślał. Już w wieku 11 lub 12 lat przyszedł mu do głowy niecodzienny pomysł na zarobienie pieniędzy. Zaczął zbierać datki na rzecz organizacji charytatywnej. Odwiedzał wszystkie domy w swojej okolicy. Chodząc od drzwi do drzwi, zbierał pieniądze. Otrzymane od ludzi kwoty skrzętnie zapisywał w specjalnym notesie. Część pieniędzy postanowił sobie przywłaszczyć. Aby ukryć ten fakt przed innymi, skleił ze sobą 2 strony notesu, tak żeby nie można było się zorientować, jaką sumę faktycznie zebrał. Oszustwo szybko zostało jednak zdemaskowane. Występek małego wolontariusza ujawniono, bo ktoś przez przypadek zauważył sklejone ze sobą kartki. Sprawa była na tyle poważna, że postanowiono powiadomić policję. Za kradzież zebranych pieniędzy chłopak otrzymał karę chłosty. Choć z pewnością było to dla niego bolesne doświadczenie, nie wpłynęło na jego późniejsze postępowanie. Jakiś czas później przeprowadził się z matką do Londynu. Został służącym w domu pary bogatych i wpływowych ludzi. Małżeństwo praktycznie od razu go polubiło. Na początku przykładał się do wykonywanych obowiązków. Był na każde skinienie swoich pracodawców. Sympatię wzbudzał przede wszystkim swoim poczuciem humoru, błyskotliwością i wdziękiem. Nazywano go nawet Kupidynem, ponieważ jego wygląd porównywano do cherubina. Szybko stał się ulubieńcem wśród służby. Lubili go nawet inni pracownicy. Zwłaszcza starsza pokojówka, która nie mogła się oprzeć urokowi tego młodzieńca. Wykorzystał to, owijając ją sobie wokół palca. Kobieta nawet nie zauważyła momentu, w którym straciła wszystkie swoje oszczędności. Wkrótce gospodarze spostrzegli, że w ich domu zaczęły ginąć kosztowności, zwłaszcza srebro. Bardzo się tym faktem zaniepokoili. Początkowo młody służący był poza wszelkimi podejrzeniami. Posądzano każdego, ale nie jego. W końcu wyszło jednak na jaw, że to on był złodziejem. Miał szczęście, ponieważ tym razem nie został za to ukarany. Pracował także w banku. I to właśnie tam najczęściej wykorzystywał swoje nietypowe umiejętności. Kradł książeczki czekowe i wystawiał fałszywe czeki, głównie na nazwisko własnej matki. Kiedy kolejne jego przestępstwo wyszło na jaw, postawiono mu ultimatum. Więzienie albo wstąpienie do armii. Wybrał wojskowy mundur. To jednak nie powstrzymało go przed dalszymi oszustwami. Podszywał się pod wnuka pewnej starszej kobiety, dla której kiedyś pracował. Odwiedził jej przyjaciółkę i poprosił o pożyczkę pewnej sumy pieniędzy. Staruszka uwierzyła, że jest on tym, za kogo się podawał. Oddała swoje oszczędności, wierząc, że w ten sposób pomaga przyjaciółce w potrzebie. Nawet nie przypuszczała, że została oszukana i okradziona.
Oszust świetnie sobie radził w udawaniu człowieka z wyższych sfer. Pracował przez pewien czas w domu bogatych ludzi, więc dobrze wiedział, jak tacy się zachowują, jak się ubierają i w jaki sposób mówią. Udając bogacza, czuł się jak ryba w wodzie i przede wszystkim był w tym wiarygodny. Kiedy kobieta zadawała mu pytania dotyczące jego rzekomej babci, wiedział, co ma mówić. Był dobrze przygotowany, ale w życiu często dopadał go pech. Tak się również stało i tym razem. Jego misterny plan, który na pierwszy rzut oka wydawał się idealny, ujrzał światło dzienne. Wpadł. Skazano go na kilka miesięcy ciężkich prac. Po wyjściu na wolność wrócił do swojego fachu. Podrabiał książeczki czekowe i podpisy. Udawał kogoś, kim nie był i w ten sposób wyłudzał pieniądze. Mimo wszystko zawsze mógł liczyć na wsparcie matki. Choć kobieta wiele razy najadła się przez niego wstydu, zawsze go broniła i stała przy jego boku. Dwóch innych jej synów zmarło za młodu. Mimo że najstarszy założył własną rodzinę i pracował uczciwie, to właśnie Sydney był jej oczkiem w głowie. Dużo wspólnie podróżowali. W tym czasie matka pomagała mu czasami wyplątać się z różnych problemów. Przyzwalała także na jego oszustwa, a nawet sama brała w nich udział. Na przykład wtedy, gdy po spędzeniu nocy w jakimś hotelu uciekli, aby nie zapłacić rachunku. Po pewnym czasie takie postępowanie stało się ich stylem życia. W 1927 roku Rosalyn zaprzyjaźniła się z Australijką w średnim wieku. Pani Morse była bogatą mężatką, znudzoną swoim życiem rodzinnym. Sydney to zauważył i postanowił wykorzystać. Uwiódł ją i rozkochał. Robił wszystko, co tylko możliwe, aby uwierzyła, że jego miłość jest szczera. W rzeczywistości mężczyzna nie był nią zainteresowany. Tak naprawdę nie interesowała go żadna kobieta. Był osobą homoseksualną, ale nie ujawniał tego. Doskonale zdawał sobie sprawę, jak jego urok osobisty działa na płeć przeciwną. Uważał, że to idealne narzędzie w rękach takiego oszusta jak on. Kiedy dwie kobiety zamieszkały ze sobą, dołączył do nich Sydney. To pomogło zbliżyć mu się do mężatki, a ona postanowiła się rozwieść. Nie chciała być dłużej z mężem, bo zamarzyło jej się szczęśliwego życia u boku młodszego kochanka. Nie wiedziała jeszcze, że jest on z nią tylko dla jej pieniędzy. Nieświadoma niczego, cieszyła się tym nowym związkiem. On w tym czasie wykupił polisę na jej życie. Poza tym namówił kochankę, aby właśnie jego uwzględniła w swoim testamencie. Kobieta cieszyła się dobrym zdrowiem, nie skarżyła się na żadne dolegliwości. Praktycznie nigdy nie chorowała, ale mężczyzna postanowił zrobić wszystko, aby taki stan rzeczy jak najszybciej uległ zmianie. Pewnej nocy kobieta obudziła się i poczuła, że jej pokój jest wypełniony gazem. Zdołała wyczołgać się z łóżka, otworzyć okno i zawiadomić pomoc. Niedługo później na miejscu jako pierwszy zjawił się jej młody kochanek. Po przybyciu odpowiednich służb okazało się, że ktoś odkręcił kurek gazowy. Uznano, że było to działanie celowe. Tylko dwie osoby wiedziały, gdzie w pokoju znajdował się kurek gazowy. Pani Morse i Sydney. Mężczyzna miał na ten temat swoje własne wytłumaczenie. Ktoś przypadkowo odkręcił kurek, prawdopodobnie przez nieostrożność. Fachowcy wykluczyli taką możliwość. Stwierdzili, że aby odkręcić gaz, trzeba było działać z premedytacją. Ich zdaniem nie mogło być mowy o przypadku. Aby tego dokonać, trzeba było użyć sporej siły. Po tym incydencie Fox zabrał matkę z mieszkania. Przy okazji wyniósł z domu swojej kochanki cenną biżuterię. Kradzież została zgłoszona na policję, która szybko odnalazła sprawcę. Złodziej został skazany na kilkunastomiesięczną odsiadkę. Pani Morse usunęła ze swojego testamentu jego nazwisko. Zerwała z nim kontakt i wyjechała do rodzinnej Australii. Po opuszczeniu więzienia próbował odnowić z nią relacje. Zaproponował jej ślub. Tym razem kobieta już mu nie uwierzyła.
W październiku 1929 roku zameldował się z matką w hotelu w miejscowości Margate. Kiedy przebywał w więzieniu, stan zdrowia kobiety drastycznie się pogorszył. Lekarze wykryli u niej chorobę Parkinsona. Miała także problemy z sercem. Na szczęście mogła liczyć na pomoc syna. Gdy zjawili się w hotelu, sprawiali bardzo pozytywne wrażenie. Wyglądali na bardzo szanowanych ludzi, oboje byli dobrze ubrani, zwłaszcza syn, który miał takie szczere i pewne siebie spojrzenie oraz ujmujący uśmiech. Zjawili się w naszym hotelu bez żadnych bagaży. Oświadczyli jednak, że ich walizki zostały już wysłane i niebawem do nas dotrą. Hotelowa obsługa zastanawiała się, dlaczego ich goście przybyli bez żadnych bagaży. Choć zapewniali, że ich walizki niedługo dotrą do hotelu, przez kilka następnych dni ani razu nie zapytali w recepcji, czy wyczekiwane przez nich bagaże dotarły. Kobieta miała wyłącznie dwa stroje, w których chodziła na zmianę. Mężczyzna nosił ten sam garnitur. Nie mieli nawet piżam i bielizny na zmianę. To pracownikom hotelu wydało się bardzo dziwne. Po upływie dwóch dni zażądali zmiany pokoju. Zajęli dwa sąsiednie pomieszczenia. Matka pod numerem 66, a syn pod 67. Były to tak zwane pokoje przylegające, czyli można było przejść z jednego do drugiego bez konieczności wychodzenia na korytarz. W sypialni matki stał piecyk gazowy. Kilka dni później, 21 października, syn wyjechał do Londynu, zostawiając swoją matkę w hotelu. Przed podróżą zapłacił jednemu z pracowników hotelu, by ten miał oko na kobietę w czasie jego nieobecności. Później często dzwonił i pytał się, czy z jego matką jest wszystko w porządku. Sprawiał wrażenie zatroskanego syna, który musiał nieoczekiwanie wyjechać. Jednak powód tej podróży był dość zastanawiający. Pilne sprawy w rzeczywistości okazały się przedłużeniem dwóch polis ubezpieczeniowych na życie matki. Ustalono termin ich wygaśnięcia. 23 października 1929 roku, a to oznaczało, że jeśli do tego czasu coś złego wydarzy się kobiecie, to jej syn z jednej polisy otrzyma 2000 funtów, a z drugiej 1000. Wrócił do hotelu we wtorek wieczorem 22 października. Następnego ranka pokojówka nie mogła wejść do pokoju Rosalyn. Drzwi były zaryglowane, zupełnie jakby kobieta nie chciała, aby ktokolwiek jej przeszkadzał. Pracownica hotelu w końcu poradziła sobie i otworzyła drzwi. W pokoju nikogo nie było. Natomiast pokojówka zauważyła coś innego. Na dywanie tuż obok łóżka leżały jakieś dwa przedmioty, które wyglądały jak zęby. Po przyjrzeniu się dokładniej okazało się, że były to protezy należące do pani Fox. Starsza kobieta zazwyczaj trzymała je w szklance wody. Wieczorem Sydney zszedł samotnie do baru, gdzie wdał się w krótką pogawędkę z barmanką. Powiedział jej, że dzień wcześniej wrócił z Londynu i niebawem czeka go kolejny wyjazd. Moja matka na szczęście czuje się już znacznie lepiej. Przez ostatnie kilka dni wydobrzała, o czym mogłem przekonać się po powrocie z podróży. Dziś doszło między nami do takiej małej walki. To idealnie pokazuje, że moja mama ma się dobrze. Kiedy jest słaba, nie urządzamy tych pozorowanych walk. Syn wyjawił, że razem z matką uwielbiali urządzać pomiędzy sobą bokserskie walki. Coś, co on uważał za zabawne, przeraziło barmankę. Nie potrafiła zrozumieć, jak to możliwe, że dorosły mężczyzna walczy na pięści ze swoją schorowaną matką. Tym bardziej, że choroba bardzo ograniczała jej ruchy. To było niedorzeczne, nawet jeśli stanowiło wyłącznie zabawę. Zwłaszcza, że jedna z pokojówek powiedziała, że wcześniej była w pokoju tej staruszki. Kobieta zamknęła się od środka, a jej sztuczne zęby leżały porzucone gdzieś w kącie. A co jeśli została pobita przez syna i dlatego nie chciała, aby ktoś ją zobaczył? W końcu barmanka pomyślała, że syn mógł znęcać się fizycznie nad własną matką. Dlatego wymyślił historię o udawanych potyczkach. Czy chciał w ten sposób usprawiedliwić obecność siniaków i innych obrażeń na jej ciele? Jeszcze tego samego dnia razem zeszli do jadalni na obiad.
Po posiłku syn odprowadził matkę do pokoju i kupił jej butelkę wina. Pokojówka, która rano nikogo nie zastała w tym pokoju, poszła tam jeszcze raz. Tym razem 60-parolatka siedziała na fotelu obok piecyka i czytała gazetę. Od tego momentu już nikt więcej tej kobiety nie widział. Po odprowadzeniu staruszki jej syn wrócił do baru, gdzie pił alkohol. Co jakiś czas znikał. Później wracał i zamawiał kolejne drinki. Nagle, kilkanaście minut przed północą, zjawił się bardzo zdenerwowany. Zaczął mówić coś o pożarze. Zwrócił tym uwagę pracowników i gości hotelowych. Ktoś z obsługi postanowił sprawdzić, co się dzieje, więc poszedł z nim. Fox początkowo skierował się w stronę swojego pokoju. Kiedy otworzył drzwi, okazało się, że pomieszczenie wypełnione było dymem. Skoro coś takiego działo się w jego pokoju, to samo musiało być w przyległym pomieszczeniu, w którym spała jego matka. Mężczyzna zaczął błagać o udzielenie pomocy. Drzwi pod numerem 66 były zamknięte, ale na szczęście ktoś szybko poradził sobie z ich otworzeniem. Pracownik obsługi wszedł do środka. Wszędzie było mnóstwo dymu i mężczyzna o mało nie zemdlał po przekroczeniu progu. Działał jednak szybko i sprawnie. Miał ograniczoną widoczność, ale wiedział, gdzie stoi łóżko, na którym leżała kobieta. Chwilę później wyniósł ją na korytarz. Wtedy stracił przytomność. Dwóch gości hotelowych także weszło do środka. Jeden z nich został odepchnięty przez dym, ale drugi zauważył płonący fotel. Udało mu się częściowo ugasić ogień. Przynajmniej na tyle, aby wyciągnąć fotel na korytarz. Potem ktoś przyniósł wodę i pożar ugaszono. Gdy inni angażowali się w akcję ratunkową, Sydney stał i jedyne, co był w stanie z siebie wydusić, to słowo mamusia, które ciągle powtarzał pod nosem. Jego matkę zniesiono na dół. Rozpoczęto reanimację. Ktoś wezwał lekarza, który po chwili przybył na miejsce i oznajmił, że kobieta nie żyje. Lekarz kazał przerwać sztuczne oddychanie. Stwierdził zgon starszej kobiety. Zauważył, że jej twarz była bardzo zarumieniona. Zbadał jej zwłoki i ocenił, że do śmierci doszło w wyniku uduszenia. Na miejscu pojawił się też inny doktor, który zapamiętał, że jej twarz była blada. Natomiast jeden z przybyłych na miejsce policjantów widział, że skóra jej twarzy była zarumieniona i sina. Trzy inne kolory twarzy zmarłej widziane przez trzy różne osoby. To właśnie wtedy pojawiły się pierwsze rozbieżności co do stanu zwłok. Sekcja zwłok wykazała, że kobieta zmarła w wyniku uduszenia dymem oraz wskutek doznanego szoku. Uznano, że kiedy się obudziła i zobaczyła, że w jej pokoju jest ogień i dym, przestraszyła się na tyle, że jej schorowane serce tego nie wytrzymało. Kilka dni później odbył się jej pogrzeb. Jednak nadal pozostała do rozwiązania kwestia tego, w jaki sposób doszło do pożaru. Czy był to przypadek, czy może celowe działanie? Policjanci przeszukali pokój numer 66. Znaleźli tam niewiele przedmiotów, które należały do zmarłej. Płaszcz, dwie sukienki, buty, naszyjnik, pończochy, beret, bilety kolejowe i telegram. Kobieta w chwili śmierci była naga. Oprócz tego zabezpieczono jeszcze butelkę benzyny. Była ona jednak pełna, więc na dalszym etapie śledztwa wykluczono możliwość wzniecenia ognia w ten sposób. Protezy zębowe leżały w umywalce. Na łóżku odnaleziono ślady moczu. Poduszka była odłożona w innym miejscu, co sugerowało, że pani Fox spała bez niej. Uznano, że było to co najmniej dziwne. W wygaszonym kominku nadal znajdowały się fragmenty gazety. Matka czytała dzienniki niemalże codziennie, gdyż lubiła być na bieżąco z informacjami. Jednak ważnym szczegółem było to, że odnaleziona gazeta była po francusku. Kobieta nie znała tego języka, więc zastanawiano się, jakim cudem francuski dziennik znalazł się w kominku. Czyżby ktoś inny go tam podrzucił? Jakiś podpalacz, zabójca? Policjanci przesłuchiwali świadków w hotelu.
Przede wszystkim syna zmarłej, który był zrozpaczony wieścią o śmierci matki. Nie mógł opanować łez. Mimo to policja praktycznie od razu go przesłuchała. Zapytano go, jaki był ich stały adres zamieszkania. Odparł, że jego matka niedawno kupiła posiadłość w innym mieście, która dopiero co przeszła remont i mieli niebawem się do niej wprowadzić. Powiedział również, że skończył studia, a jego matka posiadała dość spory majątek, który zapewniał im dwojgu dostatnie życie. Do tego stopnia, że on sam nie musiał pracować. Były to oczywiście kłamstwa, gdyż żadnego kupionego domu nie było. Podobnie jak dyplomu ze studiów, czy rzekomych wielkich pieniędzy. Padło również pytanie, w jakich okolicznościach dowiedział się o pożarze. Szykowałem się już do spania. Była godzina 23:30. Nagle poczułem zapach dymu i spalenizny. Rozejrzałem się po swoim pokoju, ale uznałem, że ten zapach nie dobiega stamtąd. Wtedy pomyślałem o matce, która spała za ścianą. Otworzyłem drzwi do jej sypialni i wszędzie było pełno dymu. Chciałem wejść do środka i ją stamtąd wyciągnąć, ale nie byłem w stanie. Pobiegłem wtedy na dół po pomoc. Funkcjonariusze słuchali uważnie jego słów. Później zadali istotne pytanie. Czy po tym, jak stwierdził, że nie da rady sam uratować matki, to zamknął drzwi od jej pokoju, czy pozostawił je otwarte? Mężczyzna odpowiedział, że zamknął je, bo nie chciał, aby dym rozprzestrzenił się dalej. To zdanie nieco ich zaalarmowało. Zastanawiali się, czy tak postąpiłby ktoś, kto chciałby uratować bliską osobę. A może chciał, aby matka udusiła się dymem? Pod wpływem tych różnych wątpliwości wydano decyzję o ekshumacji zwłok. Szczątki zostały przebadane przez kilku ekspertów medycyny sądowej. Jednym z nich był dr Bernard Spilsbury. Ten medyk przez wiele lat cieszył się olbrzymim autorytetem w Wielkiej Brytanii. Wyniki jego autopsji doprowadziły do wielu kontrowersyjnych skazań. Spilsbury nie lubił współpracować z innymi lekarzami i często podawał wątpliwość ich ustalenia. Jednocześnie irytował się, gdy inni specjaliści robili podobnie w stosunku do niego. Uważał się za nieomylnego i przez długi czas panowała opinia, że wszystko co powie jest święte. Jednak często pojawiały się krytyczne stwierdzenia z ust innych specjalistów. Tym razem również tak było. Pod uwagę brano różne scenariusze. Ktoś podał kobiecie truciznę lub zmarła w wyniku licznych problemów zdrowotnych. Przełom w sprawie nastąpił po badaniu doktora Bernarda. Co prawda serce kobiety było powiększone, lekarz dostrzegł także inne niepokojące ślady. Jego zdaniem świadczyły one o dokonaniu morderstwa z premedytacją. Przede wszystkim w płucach zmarłej nie było żadnego dymu. Oznaczało to, że musiała umrzeć nieco wcześniej. Wyniki powtórzonej sekcji zwłok wykazały, że starsza kobieta zmarła jeszcze zanim doszło do pożaru w pokoju. Lekarz sądowy uznał, że ktoś udusił ją gołymi rękoma. Na poparcie tej tezy miały świadczyć ślady na krtani i języku denatki. Odnaleziono tam siniaki, które były widoczne dopiero pod mikroskopem. Patolog nie miał wątpliwości, że doszło do uduszenia, które było bezpośrednią przyczyną śmierci. Zauważył również zaciemniony obszar na tarczycy, co powiązał ze skutkiem uduszenia. Ślad na gardle z kolei przypomniał mu połówkę monety. Później rozwinął swoją teorię związaną z uduszeniem. Jego zdaniem sprawca początkowo dusił ofiarę gołymi rękami, a później przycisnął do jej twarzy poduszkę. Ta wersja tłumaczyłaby, dlaczego poduszki nie było na łóżku. Jednak inni słusznie zauważyli, że gdyby została ona wykorzystana jako narzędzie zbrodni, pozostałyby na niej jakieś ślady należące do zmarłej, na przykład krew czy ślina, a nic takiego nie zabezpieczono. Inni specjaliści mieli odmienne zdanie w kwestii przyczyny zgonu. Jeden uważał, że sprawca dusił kobietę, ale robił to tak nieudolnie, że nie doprowadził tym do śmierci. Zgon miał nastąpić z powodu niewydolności serca w trakcie duszenia. Inni lekarze byli jednak zdania, że do żadnego duszenia nie doszło.
Moim zdaniem ta kobieta obudziła się i z przerażeniem odkryła, że w jej pokoju się pali. Była to osoba po 60, lecząca się na kilka schorzeń. Miała także problemy z sercem. Zatruła się tym dymem, który był dość intensywny, ale dużą rolę odegrał również szok i przerażenie. To wszystko okazało się śmiertelnym połączeniem, które doprowadziło do niewydolności serca i w efekcie do śmierci. Warto przypomnieć, że na łóżku hotelowym pozostał ślad po oddaniu moczu. Miało to pasować do teorii, że kobieta była przestraszona, a silne emocje doprowadziły do oddania przez nią moczu. Nie wszyscy zgodzili się też ze stwierdzeniem, że na krtani i języku naprawdę były jakieś siniaki. Niektórzy uznali je za zmiany pośmiertne, które są czymś normalnym w przypadku postępującego rozkładu ciała. Spilsbury sprzeciwił się temu, mówiąc, że gdyby były to w istocie zmiany pośmiertne, miałyby zupełnie inną barwę, na przykład zieloną, a te, które on widział, miały odcień przypominający zasinienie. Śledczy głowili się też nad pytaniem, w jakich okolicznościach doszło do pożaru. Czy mógł to być przypadek, biorąc pod uwagę, że w pokoju hotelowym był piecyk? Jednak po szczegółowym przeszukaniu miejsca zwrócono uwagę na dość niespodziewany szczegół. Wykładzina leżąca pomiędzy piecykiem a spalonym fotelem nie była w ogóle zniszczona. Gdyby ogień pochodził z piecyka, wykładzina również powinna spłonąć. Tak się jednak nie stało, dlatego uznano, że ogień został wznieciony przez podpalacza. Poza tym badania wykazały, że fotel zapalił się od spodu, co jeszcze bardziej spotęgowało przekonanie o celowym działaniu. Zwrócono przede wszystkim uwagę na nielogiczne zachowanie syna zmarłej kobiety. Z jednej strony rozpaczał, ale policjanci nie mogli zrozumieć jego postępowania, kiedy odkrył, że pokój się pali. Dlaczego zamknął drzwi? W takiej sytuacji mało kto myśli o tym, aby nie rozprzestrzeniać dalej dymu, tylko o tym, aby jak najszybciej pomóc bliskiej osobie i umożliwić jej ucieczkę. Pod lupę wzięto również polisy ubezpieczeniowe. Sprawdzono, że po raz pierwszy wykupił ją już w maju 1929 roku. Termin jej ważności ustanowił na dzień 23 października. Dwa dni przed tragedią pojechał do Londynu, aby ją nieco poszerzyć, ale datę pozostawił bez zmian. Czy mógł być to przypadek, że jego matka zmarła akurat tego dnia, dosłownie kilkanaście minut przed północą? Według śledczych nie był to na pewno zbieg okoliczności. Poza tym jeden z pracowników podsłuchał fragment rozmowy telefonicznej podejrzanego mężczyzny. Nie wiadomo, z kim rozmawiał, ale mówił coś o jakiejś polisie na życie. Miało to miejsce kilka godzin przed pożarem. Biorąc pod uwagę kartotekę kryminalną Foxa, śledczy uznali, że mógł być zdolny do wszystkiego, aby tylko osiągnąć korzyści finansowe. Nawet zabić własną matkę. Zwłaszcza, że nie miał praktycznie żadnych pieniędzy. Był spłukany i tylko szybki zastrzyk gotówki mógł go uratować. Na początku stycznia 1930 roku mężczyzna został aresztowany pod zarzutem zabójstwa. Nie przyznał się do winy. Niedługo później odbył się proces. Trwał 9 dni. W sądzie przedstawiono dowody, które zgromadzono na miejscu przestępstwa. Istotny okazał się raport z autopsji znanego medyka. Choć inni eksperci próbowali podważać jego ustalenia, to prokuratura oparła się właśnie na tej ekspertyzie. Pod uwagę wzięto też przeszłość oskarżonego. Nie była ona zbyt ciekawa i wskazywała, że wielokrotnie łamał prawo. Mimo to zawsze dopuszczał się czynów takich jak kradzież czy oszustwo. Do popełnienia przestępstw używał podstępu, ale nie przemocy. Jednocześnie pojawiły się sugestie, że już wcześniej mógł się on znęcać nad matką. Wobec tego wszystkiego ława przysięgłych uznała go za winnego zabójstwa, a sędzia wydał wyrok śmierci przez powieszenie. Egzekucję wykonano 8 kwietnia 1930 roku. Eksperci w dziedzinie prawa karnego i medycyny sądowej mają wątpliwości, czy w dzisiejszych czasach doszłoby do skazania. Niektórzy uważają, że pożar był wypadkiem, a kobieta przestraszyła się go tak bardzo, że jej serce nie wytrzymało.
Wzniecenie ognia mogło być kwestią przypadku i brakuje jednoznacznego dowodu, że za tym stał syn. Są to jedynie domysły, które nie powinny być podstawą do takich osądów. Sam obrońca oskarżonego już po zakończonym procesie przyznał, że gdyby jego klient na pytanie, dlaczego zamknął drzwi, odpowiedział, że nie wie, bo był w zbyt wielkim szoku, prawdopodobnie uniknąłby skazania. Jednak nie sposób zapomnieć o wszystkich dowodach, które przemawiały na niekorzyść syna ofiary. Trudno dziś jednoznacznie stwierdzić, co tak naprawdę wydarzyło się w tym hotelowym pokoju. Czy był to tylko nieszczęśliwy wypadek, czy okrutne zabójstwo? Tajemnica pokoju 1046. Był czwartek, 3 stycznia 1935 roku, Kansas City w stanie Missouri. Krótko przed 23 Robert Lane wracał swoim samochodem do domu. Gdy mijał 12 ulicę, z daleka zobaczył biegnącego młodego mężczyznę. Człowiek ten od razu rzucił mu się w oczy. Był ubrany tylko w spodnie, buty i podkoszulkę na ramionczkach. W innej porze roku taki widok nie zrobiłby na Robercie żadnego wrażenia. Jednak w styczniowy, mroźny wieczór nikt nie biega tak ubrany po ulicach miasta. Coś musiało być nie tak. Zwolnił więc i zbliżył się w stronę niekompletnie ubranego biegacza. Wokół nie było innych samochodów, więc gdy nieznajomy mężczyzna zaczął machać ręką, a po chwili również krzyczeć w jego stronę, żeby się zatrzymał, Robert domyślił się, że macha właśnie do niego. Gdy stanął, ten człowiek podbiegł do jego samochodu. Otworzył tylne drzwi i wtedy na jego twarzy pojawił się grymas niezadowolenia. Pomylił się. Był przekonany, że zatrzymał taksówkę. Po chwili grzecznie przeprosił za pomyłkę. Zapytał, czy Robert mógłby go podwieźć do najbliższego postoju taksówek. Kierowca zgodził się. Jednocześnie uważnie przyjrzał się temu człowiekowi. Nie wyglądał najlepiej. Robert zapytał, czy autostopowicz nie potrzebuje pomocy, bo sprawiał wrażenie osoby, która nieźle oberwała. Nieznajomy przeklął głośno i powiedział, że jutro zabije tego, który mu to zrobił. Następnie usiadł na tylnym siedzeniu. Robert odpalił silnik i ruszył. Mijał kolejne skrzyżowanie i spoglądał ukradkiem w lusterko wsteczne. Człowiek, którego wiózł, miał wielką ranę na lewym ramieniu. Przykładał do niej prawą dłoń, próbował zatamować krew. Milczał, a na jego twarzy malował się wyraźny grymas bólu. Gdy zbliżali się do zaparkowanej na ulicy pustej taksówki, Robert zatrzymał się. Pasażer natychmiast wyskoczył z auta. Podziękował i trzasnął drzwiami. Taksówkarza nie było jednak w pobliżu. Dopiero gdy nieznajomy otworzył drzwi taksówki i zatrąbił, to ten wyszedł z pobliskiego baru. Wtedy Robert odjechał. Nie widział, jak mężczyźni dyskutują i wsiadają do taksówki. Nie mógł też wiedzieć, że była to ostatnia noc w życiu tego człowieka. Dokładnie za 12 godzin jego ranny pasażer będzie już martwy. Dzień wcześniej, w mroźny środowy poranek, do hotelu Prezydent w Kansas City wszedł młody mężczyzna. Był dobrze zbudowany i przystojny. Wyglądał na nie więcej niż 25 lat. Ubrany był w ciemny płaszcz. Modny, jak zauważył jeden z pracowników hotelu, dosyć drogi. Podszedł do recepcji. Przedstawił się jako Rowland T. Owen z Los Angeles i poprosił o pokój na ostatnim piętrze. Zażyczył sobie, aby okno pokoju wychodziło na zewnętrzny dziedziniec hotelu, nie na ulicę. Mężczyzna ten nie miał przy sobie żadnego bagażu. Było to dość niezwykłe, ponieważ inni goście pojawiali się najczęściej z wypchanymi po brzegi walizkami, a zwłaszcza tacy, którzy przybywali z daleka jak on. Nie tylko to zwróciło uwagę hotelowej obsługi.
Mężczyzna posiadał zniekształcone lewe ucho. Było to tak zwane ucho kalafiorowate. Nabyte zniekształcenie małżowiny usznej powstałe w wyniku następstw urazu mechanicznego, ucha zewnętrznego. Uraz ten jest częsty u ludzi, którzy uprawiają sporty kontaktowe, takie jak zapasy lub boks. Inną charakterystyczną rzeczą w jego wyglądzie była sporych rozmiarów blizna z boku głowy po lewej stronie tuż nad uchem. Przypominała ślad po oparzeniu. Owen starał się ukrywać te oszpecone miejsca włosami, które zaczesywał na bliznę. Jednak nie robił tego na tyle skutecznie, ponieważ ona i tak rzucała się w oczy wszystkim, którzy go mijali. Recepcjonista podał Owenowi klucz do pokoju 1046. Wezwał boja hotelowego o imieniu Randolph, aby pojechał windą z gościem i wskazał mu właściwy pokój. Mężczyzna podziękował i zapłacił za jeden dzień. Gdy mężczyźni jechali razem na 10. piętro, nawiązali krótką rozmowę. Owen zaczął narzekać, że poprzednią noc spędził w innym hotelu. Jednak cena za pokój była jego zdaniem skandalicznie wysoka, więc postanowił przenieść się do hotelu Prezydent. Rozmówca pokiwał głową ze zrozumieniem. Odpowiedział, że u nich ceny rzeczywiście są niższe, ale to odbija się na standardzie, bo choć jest przyzwoity, to jednak niższy niż w hotelu opisanym przez gościa. Po wyjściu z windy na najwyższym piętrze poszli w prawo korytarzem. Następnie dwa razy skręcili w lewo, aż doszli do klatki schodowej. Minęli jeden pokój i zatrzymali się przy drzwiach z tabliczką 1046. Owen przekręcił klucz w zamku, wszedł do środka i zapalił światło. Przeszedł przez krótki korytarz. Minął szafę po prawej stronie i łazienkę po lewej. Rozejrzał się. Łóżko było po prawej stronie pokoju. Tuż obok mały stolik, na którym stał telefon. Po środku lewej ściany znajdował się większy stół, a na nim maszyna do pisania. Za stołem sofa, a dalej komoda. Po przeciwnej stronie ustawiony był duży, wygodny fotel. Boj hotelowy pozostał na korytarzu, ale przez otwarte drzwi obserwował gościa. Widział, jak Owen wszedł do łazienki. Z kieszeni płaszcza wyjął czarną szczotkę do włosów, czarny grzebień i pastę do zębów. Rzeczy te umieścił na półce nad zlewem. Tylko trzy. To było wszystko, co miał. Kiedy Owen opuścił pokój, razem ruszyli korytarzem w stronę windy. Po chwili Randolph zapytał gościa, czy może wrócić i zamknąć drzwi na klucz. Nie chciał, aby ktoś niepożądany wszedł do środka podczas nieobecności osoby tam zameldowanej. Mógłby mieć przez to spore kłopoty. Owen wręczył mu klucz i poczekał, aż boj hotelowy wróci. Windą zjechali na parter. Następnie Randolph powrócił do swoich obowiązków, a Owen opuścił hotel. Kilka godzin później, około południa, pokojówka udała się do pokoju 1046. Chciała w nim posprzątać. Według jej wiedzy pokój miał być pusty, więc otworzyła go kluczem uniwersalnym, który pasował do wszystkich pokoi. Mogła to zrobić wyłącznie wtedy, gdy drzwi zostały wcześniej zamknięte od zewnątrz. Gdy weszła do środka, poczuła się nieswojo. W środku panował półmrok, a rolety na oknie były szczelnie zaciągnięte. Już miała zapalić światło, gdy kątem oka zauważyła siedzącą na krześle ciemną sylwetkę. Natychmiast przeprosiła i powiedziała, że przyjdzie później. Owen wstał. Stwierdził, że pokojówka może kontynuować swoją pracę, bo jemu to nie przeszkadza. Od razu dodał, żeby kobieta nie zamykała drzwi na klucz, kiedy skończy. Spodziewał się wizyty przyjaciela. Następnie założył płaszcz i wszedł do łazienki. Gdy z niej wyszedł, przypomniał pokojówce o zostawieniu otwartych drzwi, po czym opuścił swój pokój. Kobieta zastosowała się do prośby hotelowego gościa. Wróciła 4 godziny później. Miała ze sobą czyste ręczniki, które chwilę wcześniej odebrała w pralni. Drzwi do pokoju wciąż były otwarte, więc weszła do środka. Wewnątrz panował ten sam mrok, który zastała podczas poprzedniej wizyty.
Na łóżku leżał Owen. Był kompletnie ubrany. Nic nie powiedział. Nawet nie spojrzał w jej stronę. Zdaniem pokojówki wyglądał na zmartwionego lub wystraszonego. Kobieta przeszła obok stołu i zauważyła kartkę z odręcznie zapisaną wiadomością. Pomimo panującego mroku udało jej się odczytać treść. Don, wrócę za 15 minut. Czekaj. Następnego ranka pokojówka wróciła do tego pokoju. Drzwi były zamknięte, więc włożyła w zamek swój klucz. Udało jej się otworzyć, a to oznaczało, że lokator zamknął drzwi od zewnątrz i opuścił pokój. Bardzo się zdziwiła, gdy w środku zastała Owena. Siedział na krześle w zupełnej ciemności. Pokojówka zaczęła zastanawiać się, dlaczego ktoś miałby zamknąć go w pokoju bez możliwości wyjścia. Czy ten mężczyzna był czyimś więźniem? Jej rozmyślania zostały przerwane przez dzwonek telefonu. Owen odebrał. Po dłuższej ciszy odpowiedział, że nie jest głodny i nie chce jeść, bo niedawno zjadł śniadanie. Po chwili powtórzył, już bardzo stanowczo, że nie jest głodny. Do swojego rozmówcy zwracał się po imieniu. Nazywał go Donem. Zapanowała cisza. Najwyraźniej on kazał mu czekać. Nie odsuwał słuchawki od ucha. Owen zaczął wypytywać pokojówkę o pracę i sam hotel. Wspominał jej o zawyżonym rachunku, który otrzymał w poprzednim miesiącu. Aż do momentu, gdy pokojówka wyszła z pokoju, on ani razu nie odezwał się do Dona. Jak każdego dnia o 16:00, pokojówka wróciła z ręcznikami. Podchodząc do drzwi, usłyszała rozmowę dwóch mężczyzn. Delikatnie zapukała. Nieprzyjemny głos ostro zapytał: kto tam? Zdała sobie sprawę, że nie był to głos Owena, który już znała. Odpowiedziała, że przyniosła czyste ręczniki. Wtedy ten sam szorstki głos, ale już głośniej i groźniej, odpowiedział: nie potrzebujemy żadnych pieprzonych ręczników. Tego samego popołudnia w pokoju naprzeciwko Owena zameldowała się kobieta z innego miasta. Była to 30-letnia Jean, która przyjechała do Kansas City na zakupy. Przed powrotem do domu postanowiła przenocować w hotelu. W nocy usłyszała hałas. Trwał z niewielkimi przerwami przez kilka godzin. Wydawało jej się, że dochodził z tego samego piętra. Jej późniejsze zeznania uzmysłowiły policjantom, że ten hałas mógł dobiegać właśnie z pokoju Owena. Oprócz huków i uderzeń przypominających przestawianie mebli, hałas składał się głównie z głośnej awantury. Podczas kłótni padały bardzo wulgarne przekleństwa, zarówno ze strony dwóch mężczyzn, jak i przebywającej z nimi kobiety. Ta pani z pokoju naprzeciwko kilka razy chciała zawiadomić o tym recepcję, ale ostatecznie tego nie zrobiła. Swoją opowieść Jean zakończyła słowami, że o 4:00 nad ranem hałas nagle ustał. Wtedy usłyszała dziwny dźwięk. Trwał zaledwie kilka sekund i przypominał odgłos chrapania mocno pijanego człowieka. Operator windy zeznał, że tamtej nocy wiózł na 10. piętro pewną kobietę. Widział ją już wcześniej kilka razy w hotelu. Zawsze była w towarzystwie innego mężczyzny. Nic więc dziwnego, że uznał ją za, jak to nazwał, panią komercyjną. Miał na myśli oczywiście prostytutkę. Pytała o pokój 1026. 5 minut później zjechała na dół. Narzekała, że umówionego z nią pana nie było w pokoju. Godzinę później wróciła z jakimś mężczyzną. Miał on przy sobie dużą, skórzaną torbę. Była podobna do tych, które operator windy widział u lekarzy, którzy jeździli na domowe wizyty. O 4:00 nad ranem kobieta ponownie zjechała na dół i opuściła hotel. Była sama. Jej towarzysz zjechał z 10. piętra 15 minut później. Narzekał, że nie może spać, dlatego postanowił wyjść i pospacerować. Operatora windy zastanowiły jednak dwie rzeczy. Na 10. piętrze były tamtej nocy tylko 2 zajęte pokoje. Jednym z gości był pan Owen z pokoju 1046.
Naprzeciw niego zameldowana była kobieta. Pokój 1026, o który pytała pani komercyjna, według jego wiedzy był pusty. Czy zatem pomyliła numer i chodziło jej o pokój 1046, a może o ten drugi, o 1026? Druga wątpliwość dotyczyła jej towarzysza. Mężczyzna, jadąc na 10. piętro, miał przy sobie torbę lekarską i z tą samą torbą opuścił hotel o 4.15. Po co była mu ta torba, jeśli twierdził, że nie może spać i wychodzi tylko pospacerować? Operator jeździł windą codziennie. Nigdy wcześniej nie widział tego mężczyzny na oczy. Był niemal pewny, że nie był on klientem hotelu. Nigdy nie ustalono tożsamości tej podejrzanej pary. Nie powiązano godziny ich wyjścia z czasem, kiedy na 10. piętrze zakończyła się awantura i rozległ się dziwny dźwięk chrapania. Policjantom nigdy nie udało się również dowiedzieć, czy pani komercyjna i pan z torbą mieli cokolwiek wspólnego z tragicznymi wydarzeniami, które właśnie tej nocy rozegrały się w pokoju 1046. Ale to, że hałas na 10. piętrze nie był jedynie zwykłą kłótnią, wszyscy uzmysłowili sobie dopiero następnego dnia. Kilka minut po 7:00 w piątkowy poranek 4 stycznia operatorka telefoniczna wpatrywała się w swoją centralkę. Od 10 minut czerwona lampka świecąca przy numerze 1046 wskazywała, że słuchawka telefonu w tym pokoju jest podniesiona. Jednak nie nawiązano w tym czasie żadnego połączenia. Oznaczać to mogło tylko jedno. Ktoś źle odłożył słuchawkę na widełki. Operatorka wysłała więc w to miejsce Randolfa, czyli boja hotelowego. Miał zadanie poprosić gościa, aby poprawnie odłożył słuchawkę. Kiedy dotarł do wskazanego pokoju, zauważył na klamce zawieszkę z napisem „Nie przeszkadzać”. Mimo to zapukał. Najpierw cicho, ale gdy nikt nie odpowiedział, zapukał głośniej. Proszę. Głos z zewnątrz kazał mu wejść. Randolph złapał za klamkę, ale drzwi były zamknięte na klucz. Zapukał więc ponownie. Usłyszał ten sam głos, głęboki, ale jakby bardziej stłumiony. Zapal światło. Zapukał jeszcze raz. I kolejny. Po 7, może 8 próbach nie padła żadna odpowiedź. Zniecierpliwiony boy hotelowy krzykiem przez drzwi kazał Owenowi odłożyć słuchawkę na widełki. Później wrócił do operatorki telefonicznej. Poinformował ją, że gość jest prawdopodobnie pijany. Kobieta postanowiła odczekać godzinę i dopiero wtedy wysłała tam kogoś ponownie. Półtorej godziny później czerwona lampka na centralce telefonicznej wciąż się świeciła. Tym razem interweniować miał drugi boy hotelowy, Harold. Mężczyzna zapukał. Cisza. Nacisnął klamkę. Zamknięte. Akurat miał przy sobie klucz generalny, postanowił więc spróbować dostać się do pokoju. Udało mu się otworzyć zamek, a to oznaczało, że w środku nie może być nikogo. Pomyślał, że gość wyszedł i zapomniał wcześniej prawidłowo odłożyć słuchawkę. Otworzył drzwi. W środku panował mrok. Światło z korytarza lekko oświetlało pokój. Harold wszedł i zauważył leżącego na łóżku mężczyznę. Był nagi. Wydawał się być kompletnie pijany. Stolik przy łóżku był przewrócony, a telefon leżał na podłodze. Kolejny pijak. Niektórzy nie powinni nawet zbliżać się do alkoholu. Wymamrotał do siebie pod nosem boy hotelowy, po czym poprawił stolik i położył na nim telefon. W tym samym momencie operatorka telefoniczna z ulgą zauważyła, jak czerwona lampka przy numerze 1046 zgasła. Jednak nie na długo. 2 godziny później zaświeciła się ponownie. Kobieta odczekała 15 minut, a następnie wezwała do siebie Randolfa. Ten został już poinstruowany przez kolegę Harolda. Tym razem on też miał przy sobie klucz generalny. Na klamce wciąż wisiała prośba, aby nie przeszkadzać. Randolph mocno się starał, aby jego mina przypominała życzliwą, tak jak wymagał tego regulamin hotelu, w którym pracował. Zapukał raz,
drugi, a potem trzeci, ale bez odpowiedzi. Wyjął więc klucz i przekręcił go w zamku. Otworzył drzwi i zdębiał. Kiedy wszedłem do pokoju, ten mężczyzna był ode mnie w odległości mniej niż pół metra. Klęczał, a jego łokcie oparte były o podłogę. Głowę trzymał w swoich zakrwawionych dłoniach. Zapaliłem światło, rozejrzałem się dookoła. Wokół było pełno krwi. Na ścianach, na podłodze, na łóżku, w łazience, nawet na suficie. Przestraszyłem się i od razu stamtąd uciekłem. Krzycząc, dobiegł do recepcji, gdzie o wszystkim opowiedział. Kierownik hotelu natychmiast udał się do pokoju 1046. Był z nim portier oraz Harold. Drzwi były przymknięte, choć Randolph twierdził, że zostawił je szeroko otwarte. Mężczyźni próbowali dostać się do środka, ale udało im się otworzyć drzwi jedynie na szerokość 15 cm. Po drugiej stronie blokował je leżący na ziemi mężczyzna. Najwyraźniej upadł, próbując wyjść z pokoju. Jego szyja, nadgarstki i kostki związane były jednym kawałkiem sznurka. Wciąż żył i był przytomny, ale jego stan wydawał się bardzo ciężki. Natychmiast wezwano policję. Zanim przyjechała, zakrwawiony mężczyzna zdołał się podnieść, przejść o własnych siłach do łazienki i usiąść na krawędzi wanny. Przybyli na miejsce funkcjonariusze zapytali rannego, jak się nazywa. Z trudem, ale przedstawił się. Rowland T. Owen z Los Angeles. Następne zadane przez policjantów pytania w niczym im jednak nie pomogły. Kto ci to zrobił? Nikt. Jak zostałeś ranny? Upadłem w wannie. Czy próbowałeś popełnić samobójstwo? Nie. Więcej powiedział funkcjonariuszom lekarz, który w pokoju pojawił się kilkanaście minut później. Na szyi, nadgarstkach i kostkach widoczne były ślady po ciasnym związaniu. Na szyi miał także siniaki sugerujące, że ktoś próbował go udusić. Kilkakrotnie został dźgnięty nożem w klatkę piersiową, tuż nad sercem. Jeden z tych ciosów przebił mu płuco. Kilka mocnych uderzeń w prawą stronę głowy rozbiło jego czaszkę. Najwięcej krwi było na łóżku i tuż przy nim. Nawet na suficie, co sugerowało, że właśnie w tym miejscu Owen był przez kogoś torturowany. Na podstawie zaschniętych, krwawych plam lekarz stwierdził, że prawdopodobnie doszło do tego między 3 a 5 nad ranem. Kilka minut później Rowland Owen stracił przytomność, której już nie odzyskał. Został przewieziony do szpitala. Tam zmarł krótko po północy następnego dnia. Policjanci, którzy prowadzili śledztwo, byli pewni, że doszło do morderstwa. Nie umieli tylko wskazać sprawcy. Przeszukanie pokoju 1046 niewiele im dało. Jedyne, co znaleźliśmy, to damska spinka do włosów, agrafka, niezapalony papieros oraz mała, szczelnie zamknięta buteleczka kwasu siarkowego. Były też dwie szklanki. Jedna na półce pod zlewem, druga wyszczerbiona w zlewie. Na podstawce od telefonu odkryliśmy 4 odciski palców, należące prawdopodobnie do kobiety. Bardziej ciekawiło nas jednak to, czego nie znaleźliśmy. Nigdzie w pokoju nie było ubrań zamordowanego. Jego płaszcz, spodnie, koszula, a nawet buty i skarpetki zniknęły. Brakowało również jego rzeczy osobistych, takich jak szczotka do włosów, grzebień i pasta do zębów, czyli to wszystko, z czym przybył do hotelu. Zarówno wszyscy goście, jak i pracownicy hotelu zostali przesłuchani. Nie uzyskano jednak żadnej istotnej informacji, poza tą, że pan Owen widziany był z 2 kobietami w jednej z restauracji w pobliżu hotelu. To wszystko. Nikt go nie znał, nikt go wcześniej nie widział. Poza bojem hotelowym i pokojówką nikt z nim nawet nie rozmawiał. Poproszono o pomoc policję z Los Angeles, na próżno. Nie znaleziono w tym mieście niczego na temat tego mężczyzny. Wtedy pojawiły się pierwsze wątpliwości, czy aby na pewno było to jego prawdziwe nazwisko.
Policja zdecydowała się upublicznić zdjęcie przedstawiające zamordowanego w hotelu mężczyznę. Fotografia wykonana w domu pogrzebowym ukazywała charakterystyczną bliznę na jego głowie. Póki co śledztwo trwało. Kolejne osoby były skreślane z listy podejrzanych. Informacje o sprawie pojawiały się w amerykańskich dziennikach. Ciało Owena zostało wystawione na widok publiczny. Kilkaset osób przyszło do zakładu pogrzebowego, aby go zobaczyć. Niektórzy z czystej ciekawości, inni naprawdę chcieli pomóc. W tej drugiej grupie znalazł się Robert Lane. Od razu rozpoznał zmarłego. To właśnie tego mężczyznę podwoził do taksówki 3 stycznia wieczorem. Był pewny, że się nie myli. Opisał milicjantom ranę, jaką zauważył na lewym ramieniu swojego pasażera. Po sprawdzeniu okazało się, że Robert miał rację. Kilka godzin przed śmiercią Owen siedział w jego samochodzie. Niestety nie przedstawił się wówczas swoim prawdziwym nazwiskiem. Tożsamość martwego gościa hotelowego pozostawała nieznana. Nie udało się również ustalić, kim był tajemniczy Don, o którym wspominała pokojówka. Czy to jego chciał zabić pasażer Roberta? Czy to on przeklinał nocą w pokoju Owena? Czy Don to faktycznie Don, a może to zdrobnienie od Donalda, Donowana lub nawet Gordona? Pojawiło się mnóstwo podobnych pytań i ani jednej wartościowej odpowiedzi. Przez kolejne 2 miesiące kilka osób zgłosiło się na policję w Kansas City. Twierdzili, że człowiek przedstawiający się nazwiskiem Owen był ich krewnym. Po sprawdzeniu tej informacji okazało się jednak, że byli w błędzie. Ten tajemniczy mężczyzna z pokoju 1046 miał spocząć w zbiorowym grobie na cmentarzu przeznaczonym dla ciał niezidentyfikowanych lub bezdomnych. Pogrzeb wyznaczono na 4 marca. Nie odbył się on jednak zgodnie z planem. W dniu ceremonii do zakładu przyszła anonimowa przesyłka. Po rozpakowaniu okazało się, że są to pieniądze owinięte w gazetę. W dołączonym liście widniała prośba o wstrzymanie pogrzebu oraz oczekiwanie na dalsze instrukcje. Przesłana kwota całkowicie pokrywała koszty pochówku. Dyrektor zakładu skontaktował się z policją, a ta kazała mu postępować zgodnie z wolą anonimowego nadawcy. Pojawiła się nadzieja na ustalenie prawdziwej tożsamości tego zamordowanego mężczyzny. Może nawet na zidentyfikowanie jego mordercy. Pogrzeb przełożono więc na bliżej nieokreślony termin. 23 marca dyrektor zakładu pogrzebowego odebrał anonimowy telefon. Rozmówcą był mężczyzna, który nie chciał się przedstawić. Powiedział jedynie, że dzwoni w sprawie pogrzebu Owena. W trakcie rozmowy zdradził jednak kilka nieznanych wcześniej szczegółów. Otrzymaliście już pieniądze za pogrzeb. Nie możecie go pochować na cmentarzu dla biedaków, choć sam chętnie bym wam na to pozwolił. Ten drań porzucił dziewczynę, której się oświadczył. Byłem tego świadkiem, kiedy spotkaliśmy się w tym hotelu we troje. Macie go pochować na cmentarzu w Parku Pamięci. Wtedy będzie blisko mojej siostry. Robię to tylko dla niej. Zanim mężczyzna rozłączył się, dyrektor zakładu pogrzebowego zdążył jeszcze zapytać, dlaczego ten młody człowiek został zamordowany. Oszuści zwykle dostają to, na co zasłużyli. Jeszcze tego samego dnia do redakcji miejscowej gazety zadzwoniła pewna kobieta. Oczywiście ona również się nie przedstawiła. W trakcie rozmowy zapewniła, że artykuł opublikowany kilka dni wcześniej jest nieprawdziwy. Pogrzeb nie odbędzie się w miejscu dla biedaków i poczynione już zostały ku temu przygotowania. Gdy zapytano ją o to, co tak naprawdę stało się temu mężczyźnie, była bardzo zdenerwowana. Zanim rzuciła słuchawką, powiedziała jedynie, że wpadł w kłopoty. Trzeci i ostatni tego dnia tajemniczy telefon odebrała właścicielka kwiaciarni w Kansas City. Otrzymała polecenie przygotowania bukietu 13 róż oraz dołączenia do nich kartki z podpisem.
Miłość na zawsze. Louise. Dzwoniąca kobieta zapewniła, że zapłata za kwiaty jest już w drodze i nadejdzie następnego dnia. Pogrzeb tego tajemniczego mężczyzny odbył się zgodnie z otrzymanymi wytycznymi. Podczas ceremonii w Parku Pamięci obecni byli policjanci ubrani po cywilnemu. Liczyli na to, że zjawi się ktoś, kto pomoże znaleźć odpowiedzi na nurtujące detektywów pytania. Czy brat porzuconej kobiety, który zapłacił za dość kosztowny pogrzeb, był tajemniczym Donem? Czy jego siostra to Louise? Czy Owen miał być blisko niej, bo spoczywa ona na tym samym cmentarzu? A może ona tylko mieszka w pobliżu i chciałaby móc często odwiedzać jego grób? Pytania te pozostały bez odpowiedzi, ponieważ oprócz policjantów nikt inny nie pojawił się na pogrzebie. Śledztwo nadal trwało, ale przez następne półtora roku nie przybliżyło detektywów do rozwiązania zagadki. Jesienią 1936 roku nieoczekiwanie nastąpił przełom. Pewna kobieta z Alabamy, będąc u fryzjera, natknęła się na artykuł w gazecie. Zaciekawił ją opis nierozwiązanej zbrodni w pokoju hotelowym. Gdy spojrzała na jedną z fotografii, zaniemówiła. Zdjęcie przedstawiało głowę martwego mężczyzny z widoczną blizną po oparzeniu tuż nad uchem, po lewej stronie głowy. Kobieta nie miała żadnych wątpliwości. Jeszcze tego samego dnia zadzwoniła na policję. Twierdziła, że martwy mężczyzna ze zdjęcia to jej syn, Artemus Ogletree. Blizna na jego głowie powstała wskutek wypadku w dzieciństwie, kiedy jej syn wylał na siebie gorący tłuszcz. Dodała, że w chwili, gdy opuścił rodzinny dom, a miało to miejsce w kwietniu 1934 roku, miał 19 lat. Od tamtej pory matka rzadko otrzymywała od niego oznaki życia. Dopiero wiosną następnego roku przyszły do jej syna 3 listy. Były napisane na maszynie. Wtedy kobieta nabrała podejrzeń, czy rzeczywiście zostały napisane przez jej syna. Pierwszy z nich napisany był zbyt potocznym językiem, niemal przestępczym slangiem. Jej syn nigdy nie używał zawartych w nim zwrotów i nie robił takich błędów ortograficznych. Drugi przedstawiał plany zbliżającej się podróży do Europy. Ostatni był pożegnaniem. Informował, że w dniu wysłania listu jej syn wypływa z portu w Nowym Jorku. 3 miesiące później pani Ogletree odebrała telefon od człowieka, który przedstawił się jako Jordan. Powiedział, że jej syn uratował mu życie, a teraz mieszka w Kairze. Miał się również ożenić z pewną Egipcjanką. Kobieta natychmiast skontaktowała się z amerykańskim konsulem w Kairze. Otrzymała od niego odpowiedź, że nikt o nazwisku jej syna nigdy nie przybył do Egiptu. Dopiero od policji w Kansas City kobieta dowiedziała się, że listy napisane rzekomo od jej syna zostały wysłane już po jego śmierci. Tajemnica prawdziwej tożsamości mężczyzny z pokoju 1046 w końcu została rozwiązana. I to było wszystko, co udało się ustalić w tej sprawie. Nigdy nie udało się odkryć, co Artemus robił w hotelu Prezydent, dlaczego został zamordowany i, co najważniejsze, kto dokonał tej zbrodni. Również tożsamość tajemniczego Dona pozostała tajemnicą, choć tu pojawiły się pewne poszlaki. W roku 1937 nowojorska policja aresztowała Josepha Martina. Został on oskarżony o zamordowanie człowieka, z którym mieszkał. Śledztwo wykazało, że zabójca często używał pseudonimu Donald Kelso. Po morderstwie wysłał kilka listów do rodziny swojej ofiary. Podawał się w nich za człowieka, którego zabił. Język, którego użył, przypominał ten, w którym napisane były wiadomości do pani Ogletree. Czy zatem Joseph, zwany Donaldem, mógł być tym Donem, z którym przez telefon rozmawiał zamordowany gość hotelu? Istnieje taka możliwość, ale policja w Kansas City nigdy nie powiązała Josepha Martina ze sprawą morderstwa w hotelu Prezydent. Śledztwo trwało do późnych lat 50. i nie przyniosło żadnego rozwiązania.
Ostatnia sporządzona policyjna notatka zawarta w aktach sprawy kończy się słowami, że śledztwo będzie kontynuowane. Nigdy nie pojawiły się jednak nowe dowody i z czasem sprawa została uznana za nierozwiązaną. Ostatni akt tej historii rozegrał się w roku 2004. Dr John Horner, lokalny historyk i pracownik biblioteki w Kansas City, odebrał telefon od anonimowego mężczyzny. Rozmówca twierdził, że dzwoni spoza stanu i ma do przekazania ważną informację, która jest związana z całą sprawą. Powiedział, że kilka dni wcześniej porządkował rzeczy po pewnej starszej osobie, która niedawno zmarła. Znalazł wtedy pudełko z wycinkami prasowymi na temat morderstwa w pokoju 1046. Wśród nich był też przedmiot, o którym wówczas pisały gazety. Dobrze znałem tę historię i chciałem dowiedzieć się czegoś więcej na jej temat. Mój rozmówca był jednak bardzo tajemniczy. Nie chciał podać swojego nazwiska. Odmówił również odpowiedzi na moje pytanie, jaki przedmiot znalazł w starym pudełku. Naciskany przeze mnie, rozłączył się i już nigdy nie zadzwonił. Czy był to tylko głupi żart kogoś, kto przeczytał o tej sprawie w jednej z gazet? A może osoba, do której należały wycinki prasowe i ten tajemniczy przedmiot, rzeczywiście miała związek z tym nierozwiązanym do dzisiaj morderstwem? Żadnej z tych opcji nie możemy wykluczać. Później na temat całej sprawy krążyły liczne teorie. Pojawiały się nawet głosy o zemście mafii albo handlu narkotykami. Żadnej hipotezy nie udało się jednak udowodnić, ani ostatecznie obalić. Oficjalne śledztwo wciąż jest otwarte. Jednak szanse na poznanie wszystkich tajemnic tej historii są raczej niewielkie. Od tamtych wydarzeń minęło już 86 lat. Można więc śmiało założyć, że wszystkie osoby bezpośrednio związane z całą sprawą już dawno nie żyją. A co za tym idzie, największe tajemnice zabrały ze sobą do grobu. Chyba że anonimowy człowiek z pudełkiem pełnym wycinek prasowych i nieznanym przedmiotem odezwie się raz jeszcze. I tym razem zdradzi komuś, kim był jego zmarły krewny. Sprawa Kirsty Maxwell. Główną bohaterką dzisiejszego odcinka jest 27-letnia Kirsty Maxwell. Kobieta urodziła się w 1989 roku w Edynburgu w Szkocji. Była najstarszym z trójki dzieci państwa Cary. Kilka lat po jej narodzinach rodzina przeniosła się do Livingstone w West Lothian. Dziewczyna ukończyła miejscową szkołę średnią i poszła na studia. Później podejmowała się różnych prac. W końcu zatrudniła się w prestiżowej korporacji zajmującej się finansami i bankowością. Była ceniona przez pracodawców. Dobrze wywiązywała się z powierzonych jej obowiązków. Miała dużą szansę na to, że pewnego dnia daleko zajdzie w swoim zawodzie. Prócz sukcesów zawodowych, kobieta w pracy znalazła wielu znajomych i przyjaciół. Wszyscy postrzegali ją jako ciepłą i sympatyczną osobę. Swojego partnera poznała, kiedy miała 17 lat. To był udany związek. Po 9 latach, we wrześniu 2016 roku, pobrali się. Wtedy przyjęła nazwisko męża, Maxwell. Ceremonia ślubna odbyła się na Cyprze. Według rodziny i znajomych było to udane małżeństwo. Byli bardzo szczęśliwi, a małżeństwo tylko scementowało ich wzajemną miłość. Wiele ich łączyło, w szczególności to, że oboje byli bardzo rodzinnymi osobami. Dobry kontakt z rodzicami i rodzeństwem był dla nich podstawą. Ona często opowiadała o ich wspólnych planach. Chcieli kupić dom, byli już nawet blisko finalizacji tego marzenia i odebrania kluczy. Następnym etapem w ich życiu miały być narodziny dziecka. Kirsty chciała zostać matką. Kupno domu, w którym oboje mogliby wychowywać dzieci, przekonywało ich do tego, że już niebawem powinni rozpocząć starania o nowego członka rodziny. Byli młodzi i pełni energii. Niczego do szczęścia im nie brakowało. W maju jedna z najbliższych przyjaciółek kobiety planowała wziąć ślub.
Kirsty była szczęśliwą mężatką od 7 miesięcy. Dlatego cieszyła się tym, że jedna z ważnych dla niej osób również zazna podobnego szczęścia. Zwłaszcza, że narzeczony jej przyjaciółki był jednocześnie przyjacielem jej męża. Na ślubie Kirsty miała być druhną panny młodej. Była tym faktem bardzo zaszczycona. Aby odpowiednio uczcić to wydarzenie, grupa kobiet postanowiła polecieć na weekend do Hiszpanii. Cała paczka liczyła 20 przyjaciółek. Znały się od lat i traktowały się niemal jak rodzone siostry. Costa Blanca to popularny wśród turystów region w Hiszpanii. Przyciąga zwłaszcza osoby, które lubią dobrą zabawę. Brytyjczycy chętnie tam przyjeżdżają. Głównie po to, aby się tam zrelaksować, wypocząć na plaży, czy zwyczajnie poimprezować. Kobiety doszły do wniosku, że zamiast jednego wieczoru spędzą wspólnie cały weekend. Powylegują się na plaży, sącząc drinki. Poza tym chciały zaznać trochę lata na początku wiosny i odpocząć od typowej brytyjskiej pogody. Do Benidorm przyleciały 28 kwietnia 2017 roku. Wynajęły 6 pokoi w apartamentowcu znajdującym się w centrum miasta. W pobliżu była plaża i wiele klubów oraz restauracji. Chwilę po godzinie 21 zameldowały się na miejscu. Budynek był ogromny. Składał się z 11 pięter. Apartament o numerze 9A, w którym Kirsty miała nocować, znajdował się na 9 piętrze. Przyjaciółki zostawiły swoje rzeczy w pokojach, wzięły prysznic i przebrały się. Każda z nich miała na sobie różowy t-shirt z nadrukiem stworzonym specjalnie na wieczór panieński. Chciały się wyróżnić i pokazać, że stanowią jeden zespół. Wszystkie były tego wieczoru w wyjątkowo dobrych humorach. Zrobiły sobie mnóstwo wspólnych zdjęć. Na wielu z nich widać uśmiechniętą i pełną życia Kirsty. Całą grupą poszły na imprezę do klubu. Wypiły dużo alkoholu i praktycznie całą noc spędziły na parkiecie. Około godziny 5 nad ranem część kobiet była już zmęczona i chciała wrócić do swoich pokoi. Te, które nie były już w stanie dłużej się bawić, wyszły z klubu. Wśród nich była także Kirsty. Hotelowy monitoring zarejestrował, jak 3 młode kobiety w różowych koszulkach wchodzą do budynku i kierują się w stronę windy. Była godzina 5:35. Wszystkie wyglądają na zmęczone. Widać wyraźnie, że są pod wpływem alkoholu. W ich zachowaniu nie było jednak nic niepokojącego. 27-latka była mocno pijana. Jedna z koleżanek doprowadziła ją do pokoju. Chciała mieć pewność, że Kirsty bezpiecznie tam dotrze, że nie zaśnie po drodze w windzie lub nie przewróci się na korytarzu. Przyjaciółka widziała, jak Kirsty otwiera drzwi do pokoju i wchodzi do środka. Zdjęła tam buty i położyła się do łóżka. Ewidentnie była zbyt zmęczona, aby wziąć prysznic czy zmienić ubranie. W tym pokoju mieszkało jeszcze kilka innych kobiet, ale one zostały na imprezie dłużej. Gdy wróciły parę minut przed 7, Kirsty pogrążona była w głębokim śnie. Głośno chrapała. To rozbawiło jej przyjaciółki do tego stopnia, że postanowiły uwiecznić to na nagranym filmie. Taka forma żartu, które często robiły sobie nawzajem. No i niecodzienna pamiątka z wyjazdu do Hiszpanii. Kirsty sama uwielbiała nagrywać głupie filmiki lub płatać przyjaciołom jakieś figle. Kobiety nie mogły doczekać się, aż pokażą jej to nagranie. Wkrótce stało się ono dla nich cenniejsze niż kiedykolwiek mogły przypuszczać. W końcu pozostałe uczestniczki wieczoru panieńskiego także zasnęły. Gdy obudziły się niecałą godzinę później, zauważyły, że Kirsty nie było z nimi w pokoju. Zegar wskazywał godzinę 7:50, gdy hotelowa obsługa ją odnalazła. Kirsty, zamiast leżeć we własnym łóżku, leżała w kałuży własnej krwi, tuż przy basenie. Natychmiast powiadomiono policję. Kilka minut później pracownicy hotelu zostali postawieni na nogi. Wszyscy goście byli przerażeni. Koleżanki kobiety były pijane i zaspane, kiedy usłyszały o tym, co się wydarzyło. Jednak ta tragiczna wiadomość od razu je otrzeźwiła. Nie mogły w to uwierzyć. Zaledwie godzinę wcześniej ich przyjaciółka była z nimi w pokoju.
Spała, czego dowodził film nagrany o 6:50. Sprawą zajęła się miejscowa policja. Jej pierwszym zadaniem było ustalenie, co dokładnie wydarzyło się w hotelowym pokoju. Wszystko wskazywało na to, że ofiara zmarła w wyniku upadku z dużej wysokości. Budynek był wysoki, a każdy pokój posiadał balkon. Nie było wątpliwości, że kobieta z niego wypadła. Policjanci nie byli jednak w stanie stwierdzić, w jakich okolicznościach. Czy pijana 27-latka wypadła z balkonu, wyskoczyła, a może została przez kogoś wypchnięta? Hiszpańscy śledczy początkowo założyli, że śmierć kobiety była wynikiem nieszczęśliwego wypadku. W tej turystycznej miejscowości dochodziło już wcześniej do podobnych tragedii z udziałem turystów. Takie historie to tutaj nic nowego. Młodzi ludzie zjeżdżają tu z całego świata. Chcą się dobrze zabawić. Często z udziałem alkoholu lub innych substancji, które mocno wpływają na zachowanie człowieka. Kobiety, które przyjechały tutaj na wieczór panieński w noc poprzedzającą wypadek, były na imprezie, na której piły alkohol. A kto wie, może i brały jakieś nielegalne substancje? To wszystko wykażą szczegółowe badania. Pozostałe kobiety przekonywały stróżów prawa, że żadna z nich nie zażywała narkotyków i na pewno nie robiła tego także ofiara. Kirsty stroniła od nielegalnych substancji. Nigdy w życiu nawet ich nie spróbowała. W trakcie imprezy Brytyjki piły wyłącznie alkohol. To prawda, że nad ranem wszystkie były pijane, ale nie na tyle, aby wyskoczyć lub wypaść z balkonu. Kobiety wykluczyły także możliwość, że ktoś mógł dosypać im czegoś do drinków. Przez całą noc uważnie tego pilnowały. Dość szybko okazało się, że pierwsze założenia policji były błędne. Kobieta nie wypadła z balkonu w swoim pokoju na 9 piętrze. Ułożenie ciała oraz obrażenia wskazywały, że musiała spaść z piętra 10, czyli z wysokości około 30 metrów. I nie miała absolutnie żadnych szans na przeżycie. Potwierdził to przeprowadzony na miejscu eksperyment. Gdyby do wypadnięcia doszło z jej pokoju, ciało 27-latki upadłoby w innym miejscu. Wtedy pojawiło się ważne pytanie. Jak pijana kobieta znalazła się piętro wyżej, w pokoju ulokowanym dokładnie nad jej pokojem? Policja sprawdziła, kto tam mieszkał. Okazało się, że podobnie jak ofiara, goście z 10 piętra także byli Brytyjczykami, a dokładniej Anglikami. 5 mężczyzn zamieszkujących okolice Nottingham w środkowej części kraju. Brytyjczycy i martwa Brytyjka. Czy mógł to być tylko przypadek? Ricky, Antoni, Callum, Joseph i Daniel zostali przesłuchani przez policję. Twierdzili zgodnie, że nie znali ani Kirsty, ani pozostałych kobiet, które przyleciały ze Szkocji. Przyjaciółki zmarłej kobiety również zeznały, że nie znały żadnego z tych Anglików. Nie spotkały wcześniej żadnego z nich. Wątpiły też, że Kirsty mogła poznać któregoś z nich wcześniej. Na podstawie zeznań Piątki z Benidorm, jak mężczyzn zaczęto nazywać później w mediach, śledczy próbowali odtworzyć przebieg wydarzeń. Ustalono, że rano 29 kwietnia około godziny 7:50 Kirsty zapukało do drzwi ich pokoju. Anglicy całą noc imprezowali u siebie. Rano byli skacowani i nie mieli ochoty wstać z łóżka. Na pukanie do drzwi zareagował tylko Joseph. Nie widziałem wcześniej tej kobiety. Kiedy otworzyłem drzwi, to ona wparowała do środka bez słowa. Weszła do łazienki, w niej próbowała otworzyć okno, ale jej się nie udało. Zachowywała się bardzo dziwnie, jakby była pijana albo naćpana. Była jakaś obłąkana. Zaraz po wyjściu z łazienki, 27-latka pobiegła w stronę balkonu i nagle zniknęła z pola widzenia. Kiedy mężczyzna podszedł bliżej, kobiety już tam nie było. Leżała 30 metrów niżej, obok basenu w kałuży własnej krwi. W trakcie składanych zeznań świadek kilka razy podkreślił, że ofiara była bardzo piękną kobietą. Rzeczywiście, 27-latka uważana była za atrakcyjną. Miała duże powodzenie u mężczyzn. Jednak takie słowa wypowiadane przez świadka, który jako ostatni widział ją żywą, zdaniem śledczych, brzmiały bardzo dziwnie. Czy miał on wystarczająco dużo czasu, aby dokładnie się jej przyjrzeć? Przecież sam twierdził, że nigdy wcześniej jej nie widział, a wydarzenia w jego pokoju potoczyły się naprawdę bardzo szybko.
a może wszystko wyglądało zupełnie inaczej. Pozostali Anglicy początkowo twierdzili, że w ich pokoju nie było żadnej kobiety. Byli nawet wyraźnie zaskoczeni tym, że to właśnie oni są przesłuchiwani w sprawie jej śmierci. Nie pokrywało się to ze słowami ich kolegi, który wcześniej przyznał, że 27-latka weszła nieproszona do środka. Być może Ricky, Anthony, Callum i Daniel spali albo byli zbyt pijani, aby wszystko zapamiętać, ale policjanci nie mieli już wątpliwości, że to właśnie z ich balkonu wypadła szkotka. Później mężczyźni zmienili swoją wersję. Przypomnieli sobie, że Kirsty faktycznie znalazła się w ich pokoju. Nie mieli jednak pojęcia, dlaczego ich odwiedziła. Zapewniali, że jej śmierć musiała być tylko nieszczęśliwym wypadkiem, a oni nie mieli na jej tragedię absolutnie żadnego wpływu. Leżeli przecież w łóżkach i tylko Joseph mógł widzieć, co tak naprawdę się wydarzyło tamtego ranka. Śledczy postanowili sprawdzić życiorysy całej piątki. Wtedy zaczęły wychodzić na jaw niespodziewane fakty. Jakiś czas wcześniej Joseph został oskarżony w Wielkiej Brytanii o napaść seksualną. Jednak cała sprawa szybko została umorzona. Nie wiadomo dokładnie dlaczego, ale prawdopodobnie nie było przeciwko niemu wystarczających dowodów. Mężczyzna miał również problemy z nielegalnymi substancjami. Kiedy podczas przesłuchania śledczy zauważyli krew w jego nosie, Joseph tłumaczył jej obecność zażyciem narkotyków. Jednak hiszpańscy policjanci zaczęli wtedy podejrzewać, że jego krwawienie mogło mieć bezpośredni związek ze śmiercią 27-latki. Czyżby pomiędzy Anglikiem i Szkotką doszło do jakiejś szarpaniny lub bójki? A jeśli tak, to czy mężczyzna mógł ją wcześniej podstępem zaprosić do swojego pokoju, a później próbował ją zgwałcić? Według tej wersji zdarzeń oboje stali blisko balkonu. Mężczyzna próbował skrzywdzić kobietę, która podjęła próbę walki z oprawcą. Mogła uderzyć go w twarz i w ten sposób spowodować krwotok z nosa. To go zezłościło. Pchnął ją na tyle mocno, że kobieta wypadła z balkonu. Po upadku zginęła na miejscu. To był jeden z licznych scenariuszy dotyczący tego, co wydarzyło się w pokoju na 10. piętrze. W apartamencie Anglików policyjni technicy zabezpieczyli duże ilości kokainy. Mężczyźni przyznali się do jej zażycia. Oczywiście mogło to spowodować krwawienie z nosa. Poniekąd potwierdzało to wersję Josepha, ale nie wykluczało, że będący pod wpływem narkotyków mężczyzna mógł usiłować skrzywdzić kobietę. Tym bardziej, że w nieodległej przeszłości był już oskarżony o napaść seksualną. Co prawda wszystkie zarzuty wobec niego zostały wtedy oddalone, ale policjanci pozostawali czujni. Przecież często zdarza się, że sprawcy zgwałceń nie ponoszą odpowiedzialności karnej za swoje czyny, ponieważ w przypadku takich przestępstw trudno zgromadzić dowody. Joseph, jako jedyny z Anglików, został uznany za głównego podejrzanego i aresztowany pod zarzutem przyczynienia się do śmierci niedoszłej druhny. Areszt opuścił po wpłaceniu kaucji. Niedługo później cała piątka z Benidorm wróciła do swoich domów w Wielkiej Brytanii. Kilka miesięcy później mężczyźni wrócili do Hiszpanii na kolejne przesłuchanie. Poza tym wiedli normalne życie. Bliscy ofiary nie mogli zrozumieć, jak to w ogóle było możliwe. Każdy z nich był w wieku zbliżonym do Kirsty. Przyjaźnili się ze sobą od wielu lat. Niektórzy z nich mieli żony i dzieci. Do Benidorm przylecieli, aby świętować urodziny jednego z nich. Joseph miał wtedy 32 lata. Pracował w dużej firmie na stanowisku kierownika do spraw kontaktu z klientami. Śledczy wzięli pod lupę także Rickiego. Miało to związek z tym, że na życie zarabiał jako pięściarz. Odkryto, że już wcześniej miał problemy z kontrolą swojego gniewu. Poza tym przyłapano go na zażywaniu środków dopingujących, a te mogły wyzwalać w nim agresywne zachowanie. Ten temat szybko podchwyciły media. Zdjęcia mężczyzn oraz ich personalia zostały opublikowane w prasie. Dziennikarze zaczęli spekulować, który z nich był tak naprawdę winny śmierci 27-latki. Na sprawcę typowano głównie Josepha i Rickiego, choć ten drugi nie został przez policję aresztowany.
Sekcja zwłok wykazała, że kobieta zmarła wskutek upadku z dużej wysokości. Nie miała żadnych innych obrażeń. Badania toksykologiczne wykluczały zażycie przez nią narkotyków, natomiast potwierdziły spożycie dużej ilości alkoholu. Zastanawiano się, czy aby przypadkiem to właśnie alkohol nie przyczynił się do jej dziwnego zachowania, a w konsekwencji do śmiertelnego wypadku. Kiedy Anglicy wrócili do swoich domów, nadal znajdowali się pod lupą hiszpańskich organów ścigania, zwłaszcza Joseph. 32-latek uparcie jednak twierdził, że jest absolutnie niewinny. Nie miałem nic wspólnego ze śmiercią tej kobiety. Nie wiem, dlaczego przyszła do naszego pokoju. Moi przyjaciele również nie mają na ten temat zielonego pojęcia. To jedno wielkie nieporozumienie. Ona sama wypadła. A ta sprawa z dragami, które zażyłem, no cóż, to się zdarzyło tylko raz, okazjonalnie. Nie jestem uzależniony. Joseph wydał oficjalne oświadczenie na piśmie. Zapewnił w nim, że nie ma nic wspólnego z tragicznym wypadkiem kobiety. Stwierdził także, że od tej chwili nie będzie się więcej wypowiadać publicznie na temat śledztwa, ponieważ tak poradził mu jego adwokat. Przy okazji zwrócił się za pośrednictwem mediów do całego społeczeństwa, aby wszyscy dali mu już święty spokój i zaprzestali rozpowszechniania fałszywych plotek na jego temat. 3 lata temu hiszpańska prokuratura oraz sędzia śledczy oficjalnie uznali, że do śmierci Kirsty Maxwell doszło wskutek nieszczęśliwego wypadku. Nie odnaleziono żadnych dowodów, że mogło być inaczej. Śledczy nie dotarli do świadków, którzy mogliby potwierdzić, że do tej tragedii przyczynili się Anglicy. Tym samym Joseph został oczyszczony z wszelkich zarzutów. Jednak zarówno rodzice, jak i mąż ofiary wciąż uważają, że hiszpański wymiar sprawiedliwości nie spełnił swojej roli. Są święcie przekonani, że śmierć nie była wypadkiem, że kryje się za tym coś więcej. Wielokrotnie podkreślali w wywiadach, że hiszpańskiej policji i prokuraturze tak naprawdę nie zależało na rozwiązaniu tej sprawy. A to dlatego, że ofiara była cudzoziemką. Z wersją przedstawioną przez bliskich ofiary nie zgadzała się hiszpańska policja. Według policyjnego raportu oraz zgromadzonych przez śledczych dowodów rzeczowych, mężczyźni nie mieli nic wspólnego ze zdarzeniem, do którego doszło 29 kwietnia 2017 roku w godzinach porannych. Tym samym hiszpański sąd odrzucił wniosek rodziny ofiary o przedłużenie śledztwa i dalsze badanie okoliczności śmierci 27-latki ze Szkocji. W ich pokoju były odciski palców Kirsty, ale nie uznano ich za dowód obciążający. Faktem powszechnie znanym i przyjętym było to, że kobieta weszła do pokoju dobrowolnie, a następnie wypadła z balkonu. Dlatego siłą rzeczy musiało dotknąć niektórych przedmiotów, na przykład drzwi, i zostawić na nich swoje ślady. Uznano, że będąca pod wpływem alkoholu kobieta swój pokój opuściła rano. Nie wzięła ze sobą klucza. Dlatego nie mogła się dostać z powrotem do środka. Śpiące współlokatorki nie usłyszały, jak ich przyjaciółka dobijała się do drzwi. Zdesperowana 27-latka chciała pójść do mieszkania koleżanek mieszkających na piętrze 10. Być może pomyliła drzwi i dlatego znalazła się w pokoju zajmowanym przez 5 Anglików. Joseph w trakcie przesłuchania zeznał, że kobieta najpierw weszła do łazienki i próbowała otworzyć okno. Według śledczych Kirsty mogła szukać sposobu przedostania się do swojego pokoju przez okno. Nie mogła go jednak otworzyć, więc niezbyt jeszcze rozsądnie myśląca postanowiła przejść do swojego pokoju przez balkon. Taką wersję wydawał się potwierdzać jeden ze świadków. Ktoś znajdujący się w tym czasie w pobliżu apartamentowca zeznał, że widział osobę zwisającą z balkonu na wysokim piętrze i zachowującą się tak, jakby próbowała zejść piętro niżej. Jednak samego momentu upadku ten ktoś nie zobaczył. Podana przez świadka godzina pokrywała się z czasem, gdy Szkotka znalazła się w pokoju Anglików. Rodzice kobiety wynajęli prywatnego detektywa. Specjalizował się on głównie w badaniu przestępstw, których ofiarami padli Brytyjczycy poza granicami kraju. Jednocześnie detektyw stał się rzecznikiem rodziny zmarłej.
Wciąż próbuje on ustalić, co tak naprawdę wydarzyło się tamtego ranka w hiszpańskim hotelu. Rodzice 27-latki nie wierzą, że ich córka zdobyłaby się na tak ryzykowny krok, zwłaszcza, że cierpiała na lęk wysokości. Uważają, że nawet spożyty przez nią alkohol nie mógłby spowodować wyzbycia się tego lęku. Bliscy ofiary po oficjalnym zakończeniu śledztwa oskarżyli hiszpańską policję o szereg zaniedbań. Zwróciliśmy się z wnioskiem o pozyskanie ubrań, które moja żona miała tego dnia na sobie. One nigdy nie zostały przebadane, a policja nigdy nie uznała ich za potencjalny dowód w sprawie. Liczyliśmy na to, że gdy je w końcu odzyskamy, to uda się z nich pozyskać DNA prawdziwego sprawcy. To dałoby nam odpowiedź, na którą wciąż czekamy. Rodzina chciała, aby ubranie kobiety zostało przebadane w szkockim laboratorium. Wtedy okazało się, że jest to niemożliwe, ponieważ odzież ofiary zniknęła z policyjnego magazynu. Prawdopodobnie uległa zniszczeniu jako przedmioty nie wchodzące w skład materiału dowodowego. Dlaczego nie zostało ono wcześniej zwrócone rodzinie ofiary? Tego nie wiadomo, bo hiszpańska policja nigdy nie skomentowała tej sprawy publicznie. Rodzina zmarłej twierdzi, że ubranie zostało zniszczone dopiero po tym, gdy poproszono o jego przekazanie. Nie są jednak w stanie tego udowodnić. Dlatego teoretycznie przedmioty te mogły zostać zniszczone znacznie wcześniej, a jedynie nikt nie poinformował o tym fakcie rodziny. Milczenie policji tylko spotęgowało powstanie niepotwierdzonych plotek na ten temat. Rodzina ofiary złożyła też wniosek do hiszpańskiego sądu o wyrażenie zgody na dokonanie niezależnej rewizji pokoju wynajmowanego przez zmarłą i jej przyjaciółki. Miał tego dokonać brytyjski ekspert od biomechaniki. Uzyskano taką zgodę. Analiza wykazała, że zanim 27-latka zmarła, mocno trzymała się barierki na balkonie i do niej przylgnęła. Mogło to oznaczać, że kobieta próbowała przejść z jednego balkonu na drugi. Inny scenariusz oznaczał, że ktoś ją wypchnął i przed upadkiem zdążyła chwycić barierkę. Choć wyniki tej analizy zdawały się potwierdzać wersję hiszpańskich śledczych, rodzice ofiary są innego zdania. Uważają, że ich córka została wypchnięta z balkonu, a tuż przed swoim upadkiem zdążyła się jeszcze chwycić barierki, starając się po niej wspiąć. Kluczem do prawdy mogły być nagrania z hotelowych kamer. Brytyjczycy poprosili więc o udostępnienie zapisów z ostatnich 12 godzin. Otrzymali tylko krótki, 7-minutowy materiał. Pojawiły się wtedy oskarżenia, że Hiszpanie starają się ukrywać dowody na to, że doszło do zabójstwa. W odpowiedzi policja zapewniła, że przekazała rodzinie wszystkie fragmenty, na których zarejestrowana została 27-latka i że nic nie zostało pominięte. Kolejnym zarzutem pod adresem tamtejszych śledczych jest przekonanie, że nie wszystkie ważne dla sprawy osoby zostały przesłuchane. Ewentualnie rozmowy z nimi przeprowadzono w niewłaściwy sposób. Rodzina ofiary zażądała listy nazwisk wszystkich hotelowych gości z tego tragicznego dnia. Hiszpanie odmówili udostępnienia takiej informacji, powołując się na ochronę danych osobowych. Choć sprawa oficjalnie uznana została za nieszczęśliwy wypadek, wiele osób wciąż ma wątpliwości. Przeciwnicy takiej wersji wykazują na to, że zbyt wiele jest tutaj pytań bez odpowiedzi, zbyt wiele niewiadomych, zbyt wiele dziwnych zbiegów okoliczności. W sieci można się natknąć na co najmniej kilka ciekawych teorii związanych z tym wszystkim. Hiszpański wymiar sprawiedliwości uznał Josefa i jego przyjaciół za niewinnych. Stwierdzono, że mężczyźni znaleźli się po prostu w nieodpowiednim miejscu o nieodpowiednim czasie. Podobnie zresztą jak Kirsty, która zdaniem śledczych weszła do ich pokoju zupełnie przypadkowo. Jednak postać głównego podejrzanego w tej sprawie do dziś wzbudza szereg kontrowersji. Usprawiedliwiał się tym, że nigdy nikogo nie skrzywdził, a wcześniejszy zarzut napaści seksualnej był zwykłym nieporozumieniem. Podobnie miało być z nielegalnymi substancjami zabezpieczonymi w hotelowym pokoju. Wszystko jego zdaniem było wynikiem przypadku. W normalnych okolicznościach nic takiego by się nie wydarzyło.
Jednak powstała teoria, według której Joseph w jakiś sposób, podstępem lub siłą, sprowadził 27-latkę do pokoju. Kobieta faktycznie mogła po przebudzeniu wyjść z pokoju i później mieć problemy z powrotem. Jest wiele różnych możliwości związanych z tym, jak znalazła się u Anglików. Joseph mógł wyjść z pokoju i wtedy zauważyć, jak kobieta błądzi po hotelowym korytarzu. Może zaoferował jej pomoc. Czy pijana kobieta skorzystałaby z takiej propozycji? Czy zaufałaby zupełnie nieznanemu jej mężczyźnie? A może przekonało ją to, że on także był Brytyjczykiem? Czyż rodacy nie powinni się wzajemnie wspierać w trudnych sytuacjach, zwłaszcza ci przebywający za granicą? Zwolennikom teorii o zabójstwie bardzo logiczna wydaje się również wersja mówiąca, że Kirsty zapukało do Anglików, szukając pokoju swoich przyjaciółek mieszkających na 10 piętrze, że weszła do nich z własnej woli. Być może nawet nie zdawała sobie do końca sprawy, że źle trafiła. Mężczyźni mogli szybko ocenić, że jest atrakcyjna, a w dodatku pijana, czyli tak naprawdę bezbronna. Może próbowali ją zgwałcić, licząc na to, że później ich ofiara niczego nie będzie pamiętać. Czy właśnie wtedy wywiązała się między nimi szamotanina zakończona wypchnięciem kobiety z balkonu? Odpowiedź na te pytania mogłaby dać analiza odzieży ofiary. Jeżeli ktokolwiek próbował jej wówczas zrobić krzywdę, na pewno zostawiłby swój materiał biologiczny na ubraniu. Te jednak bezpowrotnie przepadło. Pojawiła się również teoria o samobójstwie. Jednak rodzina kobiety nigdy nie uwierzyła w takie wyjaśnienie. Była pełna życia. Zaledwie kilka miesięcy wcześniej wyszła za mąż. Marzyła o dziecku. Była szczęśliwa, że jej przyjaciółka bierze ślub i nie mogła doczekać się jej wesela. Miała być jej druhną, a to, jak sama mówiła, było spełnieniem jej marzeń. Odrzucając taką wersję, należy jednak pamiętać, że depresja lub jakiekolwiek problemy psychiczne nie zawsze są widoczne dla innych osób. Nie każdy samobójca zostawia list pożegnalny. Jednak czy gdyby kobieta naprawdę chciała odebrać sobie życie, zrobiłaby to podczas wyjazdu z przyjaciółkami? Tym bardziej, że zdaniem jej towarzyszek absolutnie nic na to nie wskazywało. Z powodu jej lęku wysokości, rodzina kobiety stanowczo odrzuciła możliwość, że chciała ona przejść z jednego balkonu na drugi, ale może znalazła się tam zupełnie z innego powodu. Jej przyjaciele wyraźnie podkreślali, że 27-latka miała ogromne poczucie humoru. Lubiła też odtwarzać trendy z internetu. Warto więc zwrócić uwagę, że w Hiszpanii dość popularną czynnością wśród osób lubiących dreszczyk emocji jest tak zwany balkoning. Osoby decydujące się na podjęcie takiego wyzwania muszą skoczyć z balkonu do basenu wypełnionego wodą. Im jest wyżej i niebezpieczniej, tym lepiej. W Benidorm takie akcje zdarzały się w tamtym czasie dość często. Nikogo to specjalnie nie dziwiło, a już na pewno nie pracowników hotelu. Tylko czy ktokolwiek zdecydowałby się na taki skok z aż 30 metrów? Niektórzy internauci odpowiedzieli, że tak. Zwłaszcza jeśli taki śmiałek z powodu wypitego alkoholu nie jest w stanie myśleć racjonalnie. Czy Kirsty mogła należeć do takich osób? Jeden z naocznych świadków twierdził, że widział osobę, która wspinała się po balkonie. Pytanie tylko, czy faktycznie się wspinała? Czy może po prostu zwisała, trzymając się barierki i walcząc o życie? Od razu pojawiły się podejrzenia o niewiarygodność tego świadka. Mówiono, że osoba ta chciała jedynie zaistnieć w mediach, a na jej opowieść wpłynęły prasowe doniesienia o tym, że ofiara próbowała dostać się do swojego pokoju przez balkon. Ta na pozór niezbyt skomplikowana sprawa jest przez wiele osób mimo wszystko uznawana za jedną z tych najbardziej tajemniczych. I tak naprawdę trudno dziś powiedzieć, czy poznaliśmy już ostateczną odpowiedź. A może są w tej historii jakieś nieznane karty, które do tej pory nie zostały jeszcze odsłonięte. Zdarzenie na podróży poślubnej. Marzyło o założeniu białej sukni i welonu. O tym, by ojciec odprowadził ją do ołtarza, by ukochany mężczyzna przysiągł jej miłość aż po grób. W końcu te marzenia się spełniły.
W niewielkim kościele, do którego zwykle chodziła na niedzielne msze, zgromadzili się najbliżsi. Mówili, że są parą idealną. Państwo młodzi, Michaela Hart i John McCarivy, czekali na ten moment 2 lata. Mężczyzna zabrał wcześniej swoją ukochaną na wakacje do Paryża. Tam jej się oświadczył. Na pamiątkę tego wyjazdu ustalili termin ślubu na 30 grudnia 2010 roku. Była to podwójna okazja do świętowania, bo dzień później kobieta obchodziła swoje 27 urodziny. Podczas wesela uśmiech nie schodził jej z twarzy. Powtarzała bliskim, że to najszczęśliwsza chwila w jej życiu i chciała, żeby trwała jak najdłużej. Oboje nie mogli doczekać się wspólnego życia. Chcieli wprowadzić się do nowego domu, założyć własną rodzinę. Michaela chciała zostać matką. Wychowywała się z 3 starszymi braćmi. Dobrze wspominała swoje dzieciństwo. Miała nadzieję, że z mężem spełnią się w roli rodziców. Pewnego dnia, bo na razie po prostu chcieli nacieszyć się swoim małżeństwem. Oboje pragnęli tego samego. Zwyczajnego, spokojnego życia. Wyznawali podobne wartości i w jednakowy sposób patrzyli na świat. Wróżono im udane życie małżeńskie. Długie i szczęśliwe. Życie jak z bajki. Poznali się w 2005 roku w Belfaście. Ona studiowała pedagogikę, a on biznes. Ponadto był utalentowanym sportowcem. Trenował futbol gaelicki, uwielbiany w szczególności przez Irlandczyków. W tej grze drużyny liczą po 15 zawodników. Punkt zdobywa się przez wkopanie lub wbicie ręką piłki do bramki. Michaela była ogromną fanką tej dyscypliny i to właśnie ona ich połączyła. Głównie za sprawą jej ojca, który lata wcześniej trenował ten sport. Później został menadżerem sportowym, odnoszącym spore sukcesy. Córka zawsze go wspierała. Zjawiała się praktycznie na każdym meczu. Ojciec powtarzał, że córka była jego największym wsparciem. Kiedy zapraszano go do różnych programów telewizyjnych, ona często mu towarzyszyła. Choć miał jeszcze 3 synów, to najsilniejsza więź łączyła go właśnie z córką. Pochodzili z okolic Ballygowlie w Irlandii Północnej. Rodzice zaszczepili w swoich dzieciach potrzebę pielęgnowania narodowej tradycji i korzeni. W szczególności zadbali o to, by poza angielskim ich pociechy znały swój ojczysty język. A to najbardziej spodobało się Michaeli. Po skończeniu studiów rozpoczęła pracę w szkole. Została nauczycielką irlandzkiego. Michaela żyła w duchu katolickich wartości. Wiara była dla niej jednym z najistotniejszych elementów. Z tego względu nigdy nie piła alkoholu. Należała do organizacji propagującej abstynencję. Zachęcała do tego szczególnie młodzież. Była również zwolenniczką czystości przedmałżeńskiej. Dlatego wraz z Johnem podjęli decyzję, że zamieszkają razem dopiero po ślubie. On podzielał jej przekonania. Znajomi i rodzina uważali ich za parę idealną. Michaela nie mogła doczekać się chwili, w której ubierze białą suknię i welon. W internecie można znaleźć jej fotografie, które wykonano w dniu ślubu. Widać na nich uśmiechniętą od ucha do ucha kobietę. Kupili dom, w którym jeszcze do końca nie zdążyli się urządzić. Nie spędzili w nim ani jednej nocy. Chcieli zrobić to dopiero po tym, jak już oficjalnie zostaną mężem i żoną. Jednak najpierw czekała ich podróż poślubna. Ponad 2 tygodnie odpoczynku i cieszenia się z pierwszych chwil małżeństwa. Państwo McCarivy spędzili początek miodowego miesiąca w Dubaju. Ich następnym przystankiem była niewielka rybacka miejscowość na Mauritiusie, wyspiarskim państwie we wschodniej części Afryki nad Oceanem Indyjskim. Wybrali grą głup, która od lat cieszy się sporą popularnością wśród brytyjskich turystów. Najczęściej wybierają się tam ludzie, którzy chcą odpocząć, leżąc przy basenie i popijając drinka. Michaela i John dotarli tam w sobotni wieczór, 8 stycznia 2011 roku. Po przybyciu zameldowali się w luksusowym kompleksie hotelowym, w którego skład wchodziło kilka budynków przypominających luksusowe domki.
Niedzielę spędzili na odpoczynku. Skorzystali ze spa. Kamery monitoringu uchwyciły parę na hotelowym korytarzu. Zachwycali się miejscem, w którym byli. Ten pięciogwiazdkowy obiekt przewyższał ich oczekiwania. Następnego dnia, w poniedziałek, on pograł przez chwilę w golfa. Ona w tym czasie się opalała. Później zjedli lunch w restauracji. Większość gości piła alkohol, ale nie Michaela, która była przecież abstynentką. Jej mąż również nie sięgał po napoje z procentami. Oboje pili wyłącznie herbatę. Ustaliliśmy, że kobieta nagle postanowiła wrócić na chwilę do swojego hotelowego pokoju. W lodówce zostawiła czekoladowe batony. Poszła po nie, żeby zjeść je do herbaty. Mąż potwierdził, że był to jej codzienny rytuał. Nie wyobrażała sobie kubka ciepłego napoju bez słodyczy. On w tym czasie został w restauracji w pobliżu basenu. Około 40 minut później John zjawił się w recepcji. Powiedział, że nie może dostać się do swojego pokoju. Drzwi otwierały się tam wyłącznie za pomocą karty magnetycznej. On swoją zgubił. Szukał jej przez kilka minut w pobliżu basenu. Wejście na patio również było zamknięte. Zmartwił się, że żona nie wróciła. Restauracja, w której siedzieli, znajdowała się zaledwie kilka kroków od budynku, w którym mieścił się ich pokój. Poszedł sprawdzić, co ją zatrzymało na tak długo. Pukał, wykrzykując przy tym jej imię, ale ona nie otworzyła. Intuicja podpowiedziała mu wtedy, że musiało stać się coś złego. W recepcji nie wydano mu zapasowej karty. Zamiast tego, boy hotelowy poszedł z nim, aby otworzyć drzwi. Zaraz po wejściu do środka, John usłyszał dźwięk lejącej się do wanny wody. Natychmiast zajrzał do łazienki. Po chwili chyba wszyscy w hotelu usłyszeli jego krzyk. Jako pierwszy na miejsce przybiegł hotelowy ochroniarz. To on powiadomił recepcję o zaistniałej sytuacji. Widok był przerażający. W milczeniu obserwował, jak mąż wyciąga swoją ukochaną z wanny. Reanimuje ją, próbując przywrócić funkcje życiowe. Płacze, krzycze i błaga, by w końcu się ocknęła. Po chwili przyjechała karetka. Ratownicy niestety stwierdzili zgon. Pierwsi funkcjonariusze przybyli tam po 30 minutach. Na początku myśleli, że doszło do nieszczęśliwego wypadku. Poinformowano ich, że w hotelu ktoś najprawdopodobniej się utopił. Nie znali szczegółów. Nie wiedzieli, czego mogą się spodziewać. Jednak szybko okazało się, że do śmierci doszło w hotelowej łazience, a nie w basenie. Gdy tylko spojrzeli na ciało kobiety, od razu wiedzieli, że została zamordowana. W policyjnym raporcie szczegółowo opisano miejsce zbrodni. W części sypialnej pokoju znajdowało się łóżko, szafa na ubrania, komoda, kanapa, telewizor, stolik i dwa krzesła. Natomiast obok drzwi wejściowych było przejście do łazienki. Policjanci zwrócili uwagę, że pościel na łóżku była pognieciona, na podłodze leżały otwarte walizki z niewypakowanymi do końca ubraniami. Niektóre rzeczy zostały porozrzucane, jednak funkcjonariusze nie potraktowali tego jako coś niepokojącego. Dla nich był to po prostu niewielki bałagan, którego nowożeńcy nie zdążyli jeszcze uprzątnąć. Jednak zanim śledczy się tam zjawili, przez pokój przewinęło się wiele osób postronnych. Pracownicy hotelu, ratownicy medyczni, ciekawscy gapie, którzy nie mogli się powstrzymać i musieli sprawdzić, co takiego się wydarzyło. Naniesiono wiele nowych śladów, a część uległa zniszczeniu. W dodatku ciało zmarłej wyjęto z wanny tuż przed przybyciem służb. Kontakt z jej skórą i ubraniem miał nie tylko mąż, ale również ktoś z obsługi hotelowej. Jeszcze śledztwo nie zdążyło ruszyć, a już pojawiło się kilka błędów. Policja na początku skupiła swoją uwagę na Johnie. Życiowi partnerzy nierzadko okazują się sprawcami zbrodni na bliskich im osobach. Choć myśl o tym, że mąż zabił żonę zaledwie 12 dni po ślubie, wydawała się straszna. To jednak zdaniem miejscowej policji było całkiem prawdopodobne. 26-latka zakuto w kajdanki i przewieziono na pobliski komisariat. Przesłuchanie trwało kilka godzin. W kółko zadawano mu te same pytania, ale on uparcie powtarzał, że nie zabił żony. W czasie, kiedy doszło do tragedii, był w zupełnie innym miejscu. Czekał na nią w restauracji obok basenu.
Obsługa hotelowa potwierdziła jego wersję. Podejrzany mężczyzna w chwili zabójstwa nie przebywał w pokoju. Nie było go na miejscu zbrodni. Udało nam się potwierdzić słowa męża zamordowanej. Kobieta wyszła z restauracji sama. Dopiero po upływie 30 minut on poszedł sprawdzić, co ją zatrzymało. Nie mógł wejść do środka, więc poprosił o pomoc. Później nikt nie chciał się do tego przyznać, że traktowano go jako podejrzanego. Śledczy stwierdzili, że po prostu to było rutynowe przesłuchanie. Jakiś czas później John wyjawił, co takiego wydarzyło się w pokoju przesłuchań. Policjanci byli wobec niego opryskliwi. Jeden z nich podobno zapytał nawet, dlaczego płacze. Przecież jest jeszcze młody i może ożenić się ponownie. W obliczu tej sytuacji należało znaleźć innego podejrzanego lub podejrzanych. Bo takiej możliwości nie wykluczono. W zbrodni mogło przecież uczestniczyć więcej osób. Sekcja zwłok wykazała, że 27-latka zmarła w wyniku uduszenia spowodowanego naciskiem na szyję. Siniaki i uszkodzenia tkanek wskazywały, że sprawca dusił ją za pomocą ręki, a później przycisnął przedramię do jej obojczyka. Lekarz sądowy stwierdził, że do zgonu doszło pomiędzy godziną 14:30 a 15:00. Na początku ktoś ją popchnął. Upadła i uderzyła głową o podłogę, o czym świadczyły obrażenia. Chciała uwolnić swoją szyję z ucisku napastnika, jednak nie dała rady. Natomiast na skórze pozostały zadrapania, które wskazały, że podjęła próbę walki. Atak trwał około 2-3 minuty. W hotelu sprawdzono, w jakich godzinach tego dnia otwierano drzwi do pokoju nowożeńców. Michaela użyła swojej karty o 14:44. Dwie minuty wcześniej ktoś inny wszedł do środka. Napaść nastąpiła od razu. A to oznaczałoby, że najpóźniej o 14:47 kobieta już nie żyła. Ślady na jej ciele wykluczyły motyw seksualny. Zaatakowano ją od tyłu, co śledczym sugerowało, że zbrodnia nie miała osobistego wydźwięku. Uznano, że zabójca i ofiara nie znali się. Nie istniały pomiędzy nimi żadne więzi uczuciowe. Wykluczono także możliwość, aby mordu dokonano używając jakichś przedmiotów, np. paska czy liny. Zabójca posłużył się wyłącznie własnymi rękoma. Choć w niektórych artykułach pojawia się informacja o wykorzystanej plastikowej torbie, jednak brak takiej wzmianki w oficjalnych źródłach. Śledczy uważali, że była to zbrodnia o podłożu finansowym. Próba kradzieży, która ostatecznie przerodziła się w brutalne zabójstwo. Profil zabójcy mówił, że sprawcą był mężczyzna, bądź kilku mężczyzn, którzy w akcie desperacji postanowili okraść młodych obcokrajowców. Planując dokonanie kradzieży, nie wzięli pod uwagę wszystkich potencjalnych scenariuszy, między innymi tego, że ktoś może im przeszkodzić. Nie mieli przy sobie żadnego przedmiotu, który mogliby wykorzystać jako narzędzie zbrodni, dlatego użyto własnych rąk. Okazali się sprawcami niezorganizowanymi. Przyjęto za pewnik, że był to ktoś z obsługi hotelowej. Ktoś, kto miał dostęp do recepcji lub biura ochrony. Sprawdzono, że o 14:42 użyto karty znajdującej się w tym drugim miejscu. Zastanawiający był też wątek związany z włożeniem ofiary do wanny i odkręceniem wody. W późniejszym czasie na ten temat wypowiedział się jeden z brytyjskich kryminologów. Jego zdaniem zabójcy często czują potrzebę ukrycia zwłok. Najczęściej dokonują tego przez zakopanie. Jednak nie mając takiej możliwości, szukają czegoś w zamian. W tym przypadku sprawca postanowił umieścić kobietę w wannie, a spływająca woda miała zatrzeć ślady. 24 godziny po zabójstwie maurytyjska policja ujęła trzech podejrzanych. Każdy z nich pracował w hotelu. Na miejscu zbrodni znaleziono próbki DNA, które nie należały ani do ofiary, ani do jej męża. Materiał pobrano głównie z zabezpieczonych odcisków palców i dłoni. Policja przejrzała hotelowy monitoring. Niestety okazało się, że nie wszędzie były zainstalowane kamery. Żadna z nich nie była bezpośrednio skierowana na drzwi oznaczone numerem 1025, czyli na pokój nowożeńców.
Natomiast jedno z nagrań przedstawiało trzech mężczyzn, którzy kręcili się w pobliżu tego miejsca w czasie, kiedy doszło do zbrodni. Zdaniem policji zachowywali się dziwnie, zupełnie jakby coś knuli. Z tego powodu ich aresztowano. Sprzątacza Avinasha oraz Sandipę, będącego kierownikiem tej części obiektu, oskarżono o dokonanie morderstwa. Natomiast Raya, również pracującego na stanowisku sprzątacza, o współudział w zbrodni. Dlaczego śledczy uważali, że to właśnie oni byli winni? Przy jednym z nich odnaleziono uniwersalną kartę magnetyczną, której brakowało w biurze ochrony. Na jej miejsce ktoś podłożył podróbkę. Dzięki tej skradzionej karcie można było otworzyć niemal każde drzwi w hotelu. Policjanci byli przekonani, że właśnie w ten sposób sprawcy weszli do pokoju nowożeńców. Raj nie przyznał się do winy, natomiast dostarczył śledczym interesujących wyjaśnień. Powiedział, że to dwaj pozostali aresztowani zabili Irlandkę. Nie widział tego na własne oczy, ale słyszał. Mógł zareagować i wtedy prawdopodobnie uratowałby jej życie. Jednak tego nie zrobił. Zeznał, że doznał ataku paniki i nie wiedział, jak powinien postąpić. Pracował w innej części budynku i tylko przez przypadek znalazł się wtedy w pobliżu tego pokoju. Słyszał podejrzane głosy. Między innymi przerażający krzyk kobiety, świadczący, że działa jej się krzywda. Po chwili zauważył Avinasha i Sandipa. Podszedł do nich. Dlatego kamery monitoringu uchwyciły ich razem. Powiedział, że jego koledzy byli spoceni i wyglądali na wzburzonych. Porozmawiał z nimi przez chwilę i w tej krótkiej konwersacji mężczyźni podobno wyjawili mu, że właśnie przed chwilą zabili kobietę. Kilka miesięcy później brytyjskie media przeprowadziły wywiad z tym mężczyzną. Przeprosił bliskich zamordowanej, że nie zareagował na jej krzyk i nie udzielił pomocy. W każdym razie oddalono wobec niego wszelkie zarzuty, natomiast podtrzymano je w przypadku dwóch pozostałych podejrzanych. Kilka dni później aresztowano dwóch mężczyzn z ochrony hotelu. Jednemu z nich zarzucano, że dostarczył zabójcom kartę magnetyczną i podłożył w biurze tę podrobioną. To potwierdził jego 26-letni kolega, Dasen. Jego również ujęto pod zarzutem uczestnictwa w zbrodni. Jego odciski palców znaleziono na meblach w pokoju małżeństwa. Jednak wkrótce obu wypuszczono na wolność. Ostatecznie nie wniesiono przeciwko nim oskarżenia. W areszcie pozostały dwie osoby i jedna z nich w końcu przyznała się do winy. Avinash potwierdził podejrzenia policji i dziennikarzy. Powiedział, że wspólnie z kolegą chcieli okraść parę. Dzień przed tragedią, podczas sprzątania, zauważył portfel, z którego wystawały banknoty. Powiedział o tym kierownikowi. Dlatego wspólnie obmyślili plan kradzieży. Jednak w trakcie włamania niespodziewanie kobieta zjawiła się w pokoju. Bali się, że stracą pracę, więc ją zabili. Zakładali, że to będzie dla nich szybki skok. Zero strachu i ryzyka, przecież pokój był zupełnie pusty. Jednak zdążyli tylko wejść i podejść do toaletki. Wtedy zobaczyli otwierające się drzwi. Niespodziewanie stanęła w nich Michaela. Gdy zauważyła włamywaczy, przerażona chciała stamtąd wybiec i zaalarmować obsługę hotelu. Złodzieje nie zamierzali jej na to pozwolić. Avinash ją popchnął. Sandip zaczął dusić. Chwilę później młoda Irlandka już nie żyła. Zwłoki włożyli do wanny, by zmyć z nich pozostawione przez siebie ślady. Działali w pośpiechu i strachu. Jakiś czas później podejrzany zmienił wersję wydarzeń. Stwierdził, że nikogo nie zabił. Jego przyznanie się do winy mieli wymusić na nim funkcjonariusze. W pokoju przesłuchań podobno doszło do poniżeń i tortur. Między innymi policjanci mieli uderzać go prętem w pięty, podtapiać oraz dusić ręcznikiem. Nie miał wyjścia. Bał się, że zrobią mu jeszcze większą krzywdę. Dlatego złożył podpis pod przyznaniem się do winy. Jednak podczas późniejszego procesu uparcie powtarzał, że jest niewinny. Drugi mężczyzna od początku mówił, że nie miał nic wspólnego z tą zbrodnią. W czasie, kiedy do niej doszło, rozmawiał przez telefon z własną siostrą. Tak przynajmniej zapewniał śledczych, choć bilingi tego nie potwierdziły.
O przemocy ze strony policjantów przekonywał również 26-latek z ochrony hotelu. Jeden z nich podobno przystawił mu do głowy pistolet. Kazali mu potwierdzić, że był świadkiem kluczowej sceny, że widział, jak kolega z ochrony przekazywał kartę magnetyczną. Jednak to wszystko miało być kłamstwem, bo tak naprawdę niczego nie widział. Tak brzmiała jego druga wersja. Ostatecznie obaj opuścili areszt. Nie postawiono im zarzutów i nie znaleziono innej odpowiedzi na istotne pytanie. W jaki sposób zabójcy zdobyli kartę? Sandeep i Avinash stanęli przed sądem w 2012 roku. Mimo to w tej sprawie wciąż było kilka wątpliwości. Chociażby to, że żadna z próbek DNA znaleziona na miejscu zbrodni nie odpowiadała profilowi genetycznemu oskarżonych. Zabezpieczone dowody przesłano do brytyjskiego laboratorium kryminalistycznego. W trakcie procesu prokurator przekonywał, że to wcale nie musi świadczyć o ich niewinności. Mogli przecież zadbać, aby nie zostawić po sobie śladów. Obrona z kolei wypunktowała szereg niepowodzeń przeprowadzonego śledztwa. Doniesienia o przemocy wobec aresztowanych okazały się tylko wierzchołkiem góry lodowej. Było jasne, że miejsce zbrodni nie zostało odpowiednio zabezpieczone. Dostęp do niego miało wiele osób z hotelu, przez co mogło dojść do zanieczyszczenia tej przestrzeni i sporej części materiału. Zasugerowano nawet możliwość podrzucenia dowodów. W początkowych słowach podejrzanego pojawiła się wzmianka o portfelu należącym do Johna. Policjanci znaleźli portfel na miejscu i zabrali na komisariat, ale wkrótce zwrócili go właścicielowi. Jak się później okazało, nie pobrano z niego odcisków palców. Nie przesłuchano też wielu osób, które mogły zobaczyć lub usłyszeć coś istotnego dla śledztwa. W międzyczasie niektórzy goście zdążyli wymeldować się już z hotelu. Nie poinformowano ich o tym, że powinni złożyć zeznania. Sami policjanci również nie zapukali do ich drzwi. Niektórym chętnym nawet to uniemożliwiano. Między innymi pewnej parze, która nie znała ani angielskiego, ani francuskiego. Taka sytuacja niestety miała miejsce, ale na początku jako szef policji nie byłem w ogóle jej świadomy. Przydzieliłem kilku funkcjonariuszy, by przesłuchali świadków w hotelu. Nie poinformowali mnie o tej sytuacji ani o innych problemach. O tym wszystkim dowiedziałem się dopiero później. Pojawiły się też zarzuty, że zdjęcia pokoju, w którym zamordowano kobietę, budziły pewne zastrzeżenie. Po pierwsze, nie sfotografowano całej przestrzeni. Po drugie, zdjęcia były wyłącznie czarno-białe. Obrońca jednego z oskarżonych przedstawił dowód w postaci nagrania z kamer hotelowych. Twierdził, że pojawiają się na nim nowożeńcy z Irlandii Północnej. W pewnej chwili pomiędzy małżonkami doszło do sprzeczki. Okazało się jednak, że monitoring ujął zupełnie innych gości. Parę, która przyjechała na wakacje z Niemiec. Adwokat chciał jednak przekonać ławy przysięgłych do swojej wersji i skierować w ten sposób cień podejrzenia na Johna. Ponadto dzień wcześniej wspomniane nagranie wyciekło do prasy. Obrońca do dziś nie przyznał się, że dostarczył je dziennikarzom. Kto zatem to zrobił? To pytanie zostaje bez odpowiedzi. Podczas 8-tygodniowego procesu zaprezentowano przeróżne stanowiska. Ta sprawa podzieliła i poruszyła opinię publiczną. Zyskała spory rozgłos głównie ze względu na rodzinę ofiary. Jej ojciec jest dość znaną postacią w Irlandii i Wielkiej Brytanii. Ma spore znajomości wśród polityków, którzy zwrócili się nawet do władz Mauritiusa. Chcieliby rząd dopilnował rozwikłania sprawy przez policję i prokuraturę i tego, by sąd ukarał sprawców. Pojawiły się przecieki, że ówczesny premier tego wyspiarskiego kraju wywierał presję na policję. Chciałby jak najszybciej zamknięto sprawę, nawet kosztem ukarania niewinnych osób. Bał się, że nierozwikłanie śledztwa wpłynie na reputację państwa, zwłaszcza, że przemysł turystyczny odgrywał tam ogromną rolę. Poza tym statystyki kryminalne wskazywały, że tamtejsza policja radziła sobie z rozwiązywaniem przestępstw ponadprzeciętnie. Wskaźnik ich wykrywalności wynosił 100%. Ten fakt oczywiście wzbudził wątpliwości wśród europejskich dziennikarzy. Czy to możliwe, że policjanci rozwikłali każdą sprawę, z którą mieli styczność? Kiedy w końcu zapadł wyrok, bliscy zmarłej poczuli rozgoryczenie. Oskarżeni zostali uniewinnieni. Brakowało jednoznacznych dowodów.
a oskarżenia skierowane wobec policjantów o stosowanie przemocy wydawały się wiarygodne. Zwłaszcza, że lokalna policja już wcześniej stosowała nielegalne praktyki wobec przesłuchiwanych. Warto też zatrzymać się na chwilę przy jednym zastanawiającym wątku. Otóż pewien pracownik hotelu przepadł jak kamień w wodę. Radziw był tym, który otworzył drzwi Johnowi. Na początku śledztwa zeznał, że nie wszedł do pokoju i nie widział ofiary. Jakiś czas później rzucił pracę i zatrudnił się na statku wycieczkowym. Był na liście świadków w procesie. Jednak ani prokuratura, ani obrona nie wezwały go na salę sądową. Jego zachowanie wydawało się podejrzane, zarówno dla bliskich ofiary, jak i kolegów z hotelu. Podobno nikt nie spodziewał się jego nagłego odejścia. Nie miał ku temu powodów. Wcześniej nie narzekał. Nie wspominał, by znalazł ofertę lepszego zatrudnienia. Po powrocie na Mauritius usprawiedliwiał się, że złożył zeznanie na policji i nikt nie wyrażał sprzeciwu wobec jego wyjazdu z kraju. Był jednak jedną z pierwszych osób, która dowiedziała się o śmierci kobiety. Wobec tego należałoby go przesłuchać. Śledczy uważali inaczej. Rodzina kobiety miała nadzieję, że sprawa zostanie ponownie rozpatrzona przez sąd. Wcześniej, według tamtejszego prawa, nie można było postawić przed sądem kogoś, kto za określone przestępstwo został już raz prawomocnie skazany lub uniewinniony. Zabójstwo Irlandki doprowadziło do zmian w tym zakresie. Jednak aby tak się stało, musiałyby pojawić się jakieś nowe dowody i tropy. Nic takiego się nie wydarzyło, więc zagadka śmierci kobiety stanęła w martwym punkcie. Mimo to kontrowersje związane z morderstwem nauczycielki nie skończyły się. W lipcu 2012 roku jedna z lokalnych gazet chciała wybić się na tym temacie. Redaktor naczelny zdobył zdjęcia, które wykonano na miejscu zbrodni. Jedno z nich przedstawiało nawet zwłoki. Opublikowano je na łamach pisma. 3 dni później dziennikarz został aresztowany. W jego mniemaniu społeczeństwo zasługiwało na to, by poznać nawet te drastyczne szczegóły. Zatrzymaliśmy go pod zarzutem znieważenia moralności publicznej i religijnej. Nie wiadomo, w jaki sposób mężczyzna wszedł w posiadanie tych zdjęć. Jedno z nich przedstawiało zwłoki Denatki, drugie obejmowało zbliżenie na jej szyję. 2 kolejne przedstawiały łazienkę i sypialnię. Czy ktoś z policji współpracował z mediami i udostępnił zdjęcia? W grudniu 2013 roku w areszcie umieszczono obrońcę Avinasha pod zarzutem wywołania publicznego zamieszania i spiskowania w celu wpłynięcia na ławę przysięgłych. Konkretnie chodziło o materiał z kamer monitoringu, który przedstawiał niemiecką parę. Prawnikowi zarzucano, że chciał celowo okłamać zgromadzonych na sali. Rzekomo wiedział, że osoby pojawiające się w filmie to nie Michaela i jej mąż. Ponadto to prawdopodobnie on przesłał ten filmik dziennikarzom. Z tym prawnikiem wiązały się też inne kontrowersje. Otóż w trakcie procesu niespodziewanie wycofał się z roli obrońcy. Twierdził, że posiada cenne informacje i niebawem wróci w stylu Arnolda Schwarzeneggera. Cokolwiek miało to oznaczać, to ostatecznie nie powołano go na świadka. I do dziś nie wiadomo, co kryło się pod pojęciem tych cennych informacji. Kilka dni po jego zatrzymaniu media obiegła wiadomość, że każdy z 4 adwokatów, mężczyzn postawionych przed sądem, w ostatnim czasie znalazł się w areszcie. Postawiono im odmienne zarzuty, ale do każdego z ujęć doszło w krótkich odstępach czasu. Ujawniono wtedy, że prawnicy po procesie zaczęli współpracować. Chcieli wykazać nadużycia i zaniedbania policji, do których doszło podczas śledztwa. Aresztowanie nazwali to polowaniem na czarownicę. Uważali, że władze próbowały ich uciszyć. Dalsze działania śledczych były bezowocne. Sprawę w końcu zamknięto. Rodzina kobiety nie potrafiła tego zaakceptować. Rozpoczęli więc kampanię, której zadaniem było wywieranie wpływu na maurytyjski wymiar sprawiedliwości. Mogli liczyć na wsparcie rządu Irlandii Północnej. Ówczesna pierwsza minister zainterweniowała w tej sprawie. W rezultacie w 2021 roku podjęto decyzję, że śledczy ponownie zbadają okoliczności tej zbrodni. Kilka miesięcy po wznowieniu śledztwa doszło do tragicznego w skutkach zdarzenia.
W październiku odnaleziono jednego z podejrzanych i zarazem kluczowego świadka. Był martwy. Zwłoki Raya leżały na pustkowiu w jego rodzinnej miejscowości. Początkowo brano pod uwagę udział osób trzecich. Jednak po dokładnych badaniach wszystko wskazywało na to, że odebrał sobie życie. Powiesił się na drzewie. Opinia publiczna zaczęła spekulować na ten temat. Dla wielu osób wydawało się to co najmniej podejrzane. Sprawa ponownie znalazła się pod lupą, a jedna z najważniejszych postaci zmarła. Zaczęto zastanawiać się, czy było to ze sobą powiązane. Przy tym wątku zatrzymali się na chwilę dziennikarze BBC. Porozmawiali z sąsiadami mężczyzny. Wtedy wyszło na jaw, że od momentu procesu Ray nie cieszył się dobrą opinią. Prześladowano go, nazywano zdrajcą i kłamcą. Jego żona twierdziła z kolei, że mąż diametralnie się zmienił. Był wiecznie przybity, prawdopodobnie zmagał się z depresją. Uważała, że wyznał prawdę, obciążając kolegów z pracy. A świadomość, że zabójcy wyszli na wolność, była dla niego nie do zniesienia. Dlatego odebrał sobie życie. W 2022 roku skupiła swoją uwagę na Dasenie i Sandeepie. 11 lat wcześniej tego pierwszego podejrzewano, że pomógł w zdobyciu karty magnetycznej. Ostatecznie uniknął zarzutów. Ten drugi natomiast stanął przed sądem i został oficjalnie uniewinniony. Prawnik Sandeepa poinformował prasę, że jego klient został znowu bezpodstawnie umieszczony w areszcie. Podobno nie znaleziono żadnych nowych dowodów, a tym razem odbyło się to pod zupełnie innym pretekstem. Zarzucano mu nie tylko samo morderstwo, ale zaplanowanie kradzieży. Według tej nowej wersji wydarzeń zdobył kartę do pokoju 1025 dzięki Dasenowi. Obaj zaprzeczyli tym doniesieniom. Choć w przypadku 26-latka pojawiło się kilka pytań bez odpowiedzi. Gdzie był w czasie, gdy popełniono zbrodnię? Twierdził, że patrolował inną część obiektu. W pobliżu restauracji, gdzie nie było akurat kamer. Dlaczego na miejscu zbrodni znajdowało się jego DNA? Nie potrafił tego racjonalnie wytłumaczyć. To pytanie zadali mu m.in. brytyjscy dziennikarze, którzy kilka lat wcześniej przeprowadzili własne śledztwo. On odpowiedział, że w pokoju nowożeńców był tylko raz, tuż po odkryciu ciała kobiety. Wszedł do środka, kiedy usłyszał krzyk i błaganie Johna o pomoc. Chwycił ręcznik i podał go mężowi ofiary. Jednak na szafce, na której pozostał jego ślad, nie było ręczników. Tak wynika z ustaleń reporterów. On mimo wszystko upierał się przy stanowisku, że nie miał z tym nic wspólnego. Przybiegł na miejsce, zobaczył zrozpaczonego mężczyznę reanimującego żonę. Powiadomił wtedy recepcję o sytuacji. Ale przyznał się do czegoś innego. Otóż miał styczność z ciałem kobiety. Dotknął jej policzka. Jego materiał biologiczny mógł pozostać na zwłokach. DNA na szafce i ciele. Brak alibi. To wszystko skłania do postawienia pytania, dlaczego w 2011 roku zignorowano te tropy i nie postawiono mu zarzutów. Nie powołano go również na świadka podczas procesu. Adwokat rodziny ofiary ma swoją teorię. Jest zdania, że Avinash i Sandeep zabili Michaela. Dasen natomiast pomógł im zdobyć kartę. Niewykluczone, że w zbrodni uczestniczył ktoś jeszcze. Inny pracownik hotelowy, który działał w siatce złodziejskiej okradającej pokoje gości. W przeszłości doszło tam do kilku kradzieży. Jednak tragiczny finał miał miejsce tylko raz. Zabójstwo młodej nauczycielki języka irlandzkiego podzieliło opinię publiczną. Niektórzy są przekonani, że wymiar sprawiedliwości pozwolił, by zabójcy nigdy nie ponieśli kary. Inni uważają, że mężczyźni, których podejrzewano i oskarżono, również są ofiarami. Natomiast mało kto ma wątpliwości co do motywu. Chodziło o pieniądze. Ktoś, kto borykał się z problemami finansowymi lub chciał się szybko wzbogacić, udusił Michaela. Prawdopodobnie początkowo chciał po prostu okraść młodą parę, którą było stać na pobyt w drogim i luksusowym miejscu. Jednak kradzież zmieniła się w brutalne zabójstwo. Dopóki śmierć nas nie rozłączy. W przypadku Michaeli i Johna spełniło się zdecydowanie za wcześnie.
Niecałe 3 tygodnie później, w tym samym kościele, w którym wzięli ślub, odprawiono nabożeństwo żałobne. Zmarłą pochowano w sukni ślubnej, którą tak uwielbiała. Dla jej męża zawalił się wtedy cały świat. Nie wierzył, że jeszcze kiedykolwiek ożeni się i założy rodzinę. Ale w najmniej oczekiwanym momencie poznał kobietę, w której się zakochał. Wzięli ślub i dziś wychowują 2 dzieci. Ze wsparciem nowej rodziny John w dalszym ciągu walczy o sprawiedliwość dla Michaeli. Chce, by sprawa doczekała się w końcu ostatecznego rozwiązania. Źródła wykorzystane do stworzenia materiału. Miniserial BBC Murder in Paradise z 2022 roku. Film dokumentalny Donald McIntyre Morderstwo w raju z 2013 roku, wyemitowany na CBS Reality. Artykuły opublikowane na takich portalach jak na przykład Irish Times, The Mirror, Belfast Telegraph. Autorstwa m.in. Katrin Fegen, Jilly Beatty i Luca Berna. Źródła wykorzystane do stworzenia materiału. Książka F. Tennysona Jessiego, Trial of Sidney Harry Fox, wydana w roku 1935 przez wydawnictwo Butterworth & Company. Artykuł Career of Crime, opublikowany 19 maja 1930 roku w gazecie Evening Post. Artykuł Murder at the Margate Metropole, opublikowany na stronie The Isle of Thanet News. Odcinek powstał na podstawie prac takich autorów jak dr John Horner, Charles Hirt i Lida Gore. Wykorzystano także fragmenty artykułów prasowych opublikowanych w dziennikach The Daily Capital News, The World News oraz The Newcastle News. Odcinek powstał na podstawie informacji z portali newsowych takich jak The Sun i The Daily Record oraz artykułów autorstwa dziennikarzy jak Nick Parker, Neil Sison, Patrick Geisen, Nina Glencross, Sean O'Neill oraz Gerard Cousins.